Specjal jest polany. Smoltoczek jest. Łyczek dziczka. London. Londyn leci. Z Londynem same dobre skojarzenia, przyznasz. Dokładnie, aż patrzę na te ulice i tak mi się tylko miłe rzeczy przypominają. Piękne miasto. Piękne. No to słuchaj. 3, 2, 1, bum i lecimy. Jedziemy. Tym razem dopadł nas wirus o bardzo niskiej śmiertelności. Ale co by było, jakby świat dopadł taki mocniejszy wirus? Taki, który by naprawdę spustoszył trochę, że twoi jacyś znajomi by poginęli, moi jacyś bliscy znajomi by też poginęli, by dotknął nas bardziej. Jak myślisz, wybory i ta cała sytuacja by była ogarnięta w Polsce? Wtedy rzeczywiście zrzucilibyśmy to na dalszy plan. Jeżeli to ten wirus rzeczywiście byłby tak zabójczy, to by nagle wybilibyśmy sobie z głowy te wszystkie tam niesnaski, debaty, tylko wszyscy by naprawdę się martwili o swoje życie i nawet przez chwilę się nie zastanawiali, czy maskę na brodzie będą nosić, tylko albo by nie wyszli w ogóle z domu, a już nie mówiąc o tym, co się teraz dzieje. Dzisiaj byłem na mieście, miasto ożyło, więc jakby to powoli już zaczyna odchodzić, chyba wydaje mi się też w głowach ludzi. Zdecydowanie tak. No, nie zajmowalibyśmy się ustawami o polowaniach w tym czasie. Nie zajmowalibyśmy się różnymi rzeczami, którymi się zajmujemy teraz. Dokładnie. Na przykład zmianami w prawie wyborczym. Na przykład. No bo jak popatrz sobie, że prawdziwymi zgonami, które teraz doświadczamy w Polsce, to nie są zgony ludzi nam bliskich, tylko nasi znajomi mają knajpy, biznesy i oni właściwie to giną w tym momencie. Pomalutku giną w oczach. I gdzieś tak z tyłu, bo to tak. nie jest takie medialne. Ile jest zgonów na dzień dzisiejszy? Na dzień wczorajszy było około chyba 777-780. Coś takiego. Jak na 2 miesiące pandemii. A w tym czasie no ciekawe, ile na przykład rząd dostało nogą od krzesła, bo biznes nie idzie, albo ile osób popełniło samobójstwo, bo biznes życia im się zawalił, czy w ogóle komuś się życie zawaliło z powodu tego, że wszystko było zamknięte. No. Nie dowiemy się. I mi tak przyszła do głowy taka analogia, że mamy basen, w którym mamy przepłynąć, on jest załóżmy długości tam 30 metrów. 25 ma ten, powiedzmy. Okej, to mamy szkolny. 25, ale mamy tylko przepłynąć ostatnie 10 metrów pod wodą. Tak sobie założyliśmy. Ale my nurkujemy już na samym początku. Mamy tam jeszcze 15 metrów, żeby można było przepłynąć i brać powietrze. To my je nabraliśmy jeszcze mimo tego. Właściwie nie wiem, czy nie nabraliśmy tego powietrza przed wskoczeniem do wody już nawet. I trzymamy. I tak jakby wszystko już, wszyscy już mają dosyć tego płynięcia pod wodą i wychodzą na powierzchnię. Maseczki już odchodzą do lamusa, już nie mamy takiej spiny. A z drugiej strony jednak ECDC mówi, że Polska jest jednym z krajów, w których ta pandemia, znaczy ten wirus jeszcze do końca tak nie opada. Jakby ta epidemia polska czy nadal się jakoś tam toczy. Wiesz co? Ja obserwuję taką stronę World Meter. Mhm. Worldometer. I ona zbiera ogólnie takie ciekawe dane. Na przykład na stronie głównej liczy, ile w tym momencie się rodzi osób, ile umiera, ile jest komputerów wyprodukowanych, ile samochodów. I tam są podawane statystyki koronawirusa. I są takie wykresy, gdzie jest poszczególne dzienne wykrycia spraw i zgonów. I one w Polsce dotychczas nie były kompletnie czytelne. Czyli tak jakby te dzienne słupki skakały, nie pokazujące obrazu. I oni niedawno wprowadzili unormowaną linię, taką nakładając na wykres ten słupkowy, unormowali tą linię. I na tej linii dopiero widać, jak to opada powoli, ale tak jakby te zawirowania tych pomiarów, czy zapisywania zgonów, przypisywania COVID-owi jest, widać tam jest bardzo duża niedokładność.
Tak, i to taka, jak na te słupki nałoży się krzywą, to rzeczywiście widać, że to już my jesteśmy mniej więcej tak na tej fazie plateau, albo na tej fazie, kiedy już powoli zaczyna zjeżdżać w dół. Tak. Na podstawie statystyk. A ECDC swoje. Spłaszczyliśmy kurwę, ale teraz nie wiemy, co z nią zrobić. Teraz kurwa płaszczy nas. Trochę tak. No dobra. I chcieliśmy dzisiaj pogadać o wyborach. Chcieliśmy zrobić przegląd kandydatów, ale nie w taki sposób, jaki jest wszędzie, tylko my sobie, nie mając tak jakby podejścia politycznego, nie będziemy za bardzo się angażowali w poglądy, bo to jest osobista sprawa, czy ktoś jest za aborcją, czy przed, czy osobistą sprawą jest dla kogoś mieszanie się w życie innej osoby. W sensie dla wyborcy. Tak. My chcemy zanalizować kandydatów w taki sposób, jakbyśmy szukali, mając firmę, szukamy kogoś na stanowisko, co przypadkowo się nazywa prezydent. I chcemy sprawdzić, co oni potrafią na podstawie ich życiorysu, a nie chcemy słuchać, co nam obiecują albo co sobie wpisują w CV. Bo mogli sobie wpisać w CV, że znają język angielski, ale na rozmowie może już wyjść, że go nie znają. Mogą sobie w CV wpisać, że ogarną wszystkie problemy w firmie. Ale już jak przyjdzie co do ogarniania tych problemów, to se nie poradzą. A ja mogę pomarudzić sobie trochę? Możesz. Bo w ogóle, zobacz, rozmawiamy o tym tak, jakby rzeczywiście jutro miały być wybory, ale nie porozmawialibyśmy sobie, gdyby jutro miały być wybory, bo byłaby cisza wyborcza. Ale my to wiedzieliśmy, dlatego mieliśmy wyznaczony termin na sobotę. Przekornie, tak. Tak. No i to było logiczne, że coś, co jest zrobione z takiego papieru, to nie, czyli projekt, stworzenie całego systemu, który obsłuży głosowanie korespondencyjne, było zrobione z takiej... Jak się nazywa to takie, co się używa? Bibuła taka. To jest bibuła. Chyba i to jeszcze bibuła z recyklingu. To była bibuła z recyklingu jeszcze w gównianym kolorze. To nie mogło się udać. To po prostu przy pierwszym deszczu to wszystko nasiąknęło i upadło. Wystarczyło, że senator Borowski policzył czas, jaki zajmie zliczenie głosów. Prozaiczna czynność jak otwarcie i podzielenie tych kopert. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że no to nie mogło się udać. Zwyczajnie to nie mogło się udać. Poza tym wszystkie jakieś takie miasta u nas w Sopocie, w Gdańsku, to od razu powiedziały nie. Czyli walka z tymi magistratami. To, no. Zacznijmy od tego, że był ogromny problem w wielu miastach ze złożeniem komisji wyborczych. W Sopocie udało się chyba uzbierać jakieś, nie wiem, 10 czy 20% składów komisji wyborczych. Także no, to nie mogło po prostu się udać. To nie mogło po prostu dokładnie się udać. Dlatego my bezpiecznie wyznaczyliśmy ten termin. Tak. Nie jesteśmy jak PKW. Nie. Tak. PKW teraz już gdzieś tam pod płotem leży. Albo ten zasiepane. Minister Sasin. Minister Sasin. Minister Sasin jeszcze pod koniec kwietnia mówił, że wybory będą na 100%. Później powiedział, że chyba się nie odbędą, a teraz powiedział, że na pewno się nie odbędą. Wreszcie przyznał. Ja w ogóle wymyśliłem taki termin dualizm konstytucyjno-wyborczy. Tak jak czy światło jest cząsteczką, czy jest falą. To, że z jednej strony wybory muszą się, mówią rządzący, wybory muszą się odbyć, bo tak jest napisane w konstytucji. Ale forma niekonstytucyjna, no bo zmieniana na szybko w formie korespondencyjnej. Czyli tak, musimy zakładać maski, ale już na grobing sobie pójdziemy bez tych masek i w dużej grupie. No tak. Czyli to jest jak świętowanie święta Konstytucji 3 maja, tak jak Michael Jackson by świętował Dzień Dziecka. Czyli tą konstytucję sobie pedofilą, krótko mówiąc. Z pedofilą nie w sensie stosunku z dzieckiem, tylko traktują ją jak szmatę. Jest tak trochę dziwnie, bo taki problem jak te wybory, pierwsza lepsza firma, która jest dobrze zorganizowana, by to wszystko ogarnęła w jeden dzień. Nawet jeżeli by się ktoś nie lubił w firmie, to by dogadali się. No, niekonstytucyjne jest zmianie prawa przed wyborami. Niekonstytucyjne jest organizowanie wyborów w takich warunkach. To okej. Okay. No to co, przekładamy? Przekładamy. Cześć. A ile tu kurwa kasy na to poszło? Już karty są drukowane przecież. Ale sam ten szum cały medialny, patrz,
każda godzina posła i tych wszystkich tych, co piszą te kwity, to wszystko kosztuje. Te zajęcie się, patrz, ktoś wyznaczył, dał jakieś uprawnienia dodatkowe Poczcie Polskiej. Sasina na szefa poczty. Zmiana prezesa. Zmiana prezesa. Koszty, jak duże są z tym zamieszaniem związane? Jakie są koszty odkręcenia tego wszystkiego? Bo zobacz, naruchaliśmy tych nowych przepisów takiej ilości i to nie jest tak, że... Legislacja jest za friko. Każdy, kto robił jakikolwiek projekt, im większy poziom skomplikowania, tym trudniejsze utrzymanie tego projektu. Wie to każdy programista i myślę, że każdy, kto robił jakiś projekt... Nawet jakbyś miał zrobić makietę na plastykę, to jak makieta ma mieć 5 na 5, to będzie tania. Jak makieta ma mieć 50 na 50, to już będzie droższa. Dokładnie. No to są podstawowe takie... No ale ktoś tą kasę wydaje. To jest tak, jak mi się wydaje, tak jak gadaliśmy kiedyś o szpitalach, że w Polsce, albo stadion Wisły Kraków, który został zaprojektowany, że nie mogą tam wjeżdżać karetki, więc nie mogą się imprezy masowe odbywać. A projektant stadionu zaprojektował jedną szatnię, twierdząc, że piłkarze mogą się przebierać w jednej. A ty tak samo mówiłeś mi o szpitalach, że szpitale też są projektowane. My w Polsce nie mamy możliwości innowacji w pewnych segmentach, więc powinniśmy kopiować rozwiązania, na których nauczył się Zachód i wziąć projekt szpitala, stadionu, Zachodu i go wybudować. A my myślimy, że my w miesiąc, tam w 3 tygodnie zaprojektujemy nowy cały system wyborów kopertowych. Co ciekawe, jeszcze w żadnym kraju nie ma w 100% korespondencyjnych wyborów, a my chcieliśmy to zrobić w 3 tygodnie. Fun fact. Uwaga, gostek, ciekawostek. Od 20 lutego do 2 maja zostały odwołane przeróżnego szczebla wybory w 53 różnych państwach. Ale nie w Polsce. Co nie uchodzi niestety uwadze zachodnich mediów, bo na przykład Economist mówi o epidemiokracji. O nas piszą New York Times, pisze Euronews, pisze Politico i stawiają nas obok Węgier. A nie wiem, czy wiesz, co się stało na Węgrzech, a na Węgrzech stało się to, że są takie organy oceniające jakby demokrację i wolność, takie niezależne fundacje. No i taka organizacja Freedom House i VDM przestały uważać Węgry za wolny kraj i nie są Węgry już uważane za demokrację. To są pierwsi członkowie Unii Europejskiej, którzy tych ocen pozytywnych nie mają. A wzięło się to stąd, że tam w dobie pandemii praktycznie dyktatorem stał się premier Viktor Orban. I on teraz hachmęci w przedsiębiorstwach, 140 różnych tam przedsiębiorstw gmera w nich, może zawieszać wykonywanie jakichś ustaw, projektowanie nowych ustaw, egzekwowanie już istniejących, praktycznie stał się dyktatorem. I Polskę zaczynają stawiać obok Węgier, w których sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. No, my tutaj, wydaje mi się, że w ogóle mało osób dostrzega te zmiany, które w Polsce weszły. Czyli to, że one nie są tak drastyczne, ale one idą już w złym kierunku, bo my, to co się wprowadziło u nas, to była cała akcja z konstytucją i Wałęsa do dzisiaj chodzi w koszulce. Dzisiaj mi puściłeś debatę i widziałem, że pani Kidawa miała taką tabliczkę. To my trochę upolityczniliśmy. Tak. Unika się trudnych słów coraz bardziej w języku. No. Spolitolowaliśmy sądy w taki sposób, że nie ma bezpośredniego wpływu na wybór sędziów, tylko można odwoływać niektórych sędziów, którzy są niesprzyjający, powiedzmy. Tak. Komitet dyscyplinarny. Przepraszam, że ci przerwę. To już też było podnoszone i tym się zajmowała Komisja Europejska i jej szef, szef takiej części do spraw sprawiedliwości. No dobra, ale przepraszam. I że to powinien być pierwszy sygnał, ponieważ
Samo wprowadzanie polityki do sądów czy do przedsiębiorstw to jest najgłupszy pomysł. Zwróć uwagę, że jak zmienia się władza, to zmieniają się prezesi wszystkich spółek Skarbu Państwa. Lecą odprawy. Jaki to ma sens? Jak często ci prezesi się zmieniają? To na przykład poleciał nowy prezes Poczty Polskiej. Stary dostał odprawy oczywiście. Tak jakby jest, odchodzi się od dobrych rozwiązań, wprowadzając zamieszanie. Bo prezes dużej instytucji ma jakiś plan pewnie do wykonania, powinien mieć przynajmniej od Rady Nadzorczej, żeby wprowadzić jakieś działania. Jeżeli my sobie w spółkach Skarbu Państwa tasujemy tymi prezesami, wpuszczamy tutaj Jacek Kurski do TVP, tutaj w Lotosie usadzimy tego, w ogóle nie tego, to jest naprawdę bajzel jeden wielki i strata pieniędzy. Bo odwoływanie nie polega na ewaluacji tych poszczególnych prezesów, tylko polega na tym, że wjeżdża nowy szef główny, czyli w rządzie ktoś, i na podstawie tego wymienia tych szefów. To jest tak, jakbyś na przykład leżał w szpitalu i miałbyś diagnostykę albo leczenie jakiejś choroby i co 15 minut przychodziłby nowy lekarz i na przykład ten powie zróbmy mu kolonoskopię, a drugi powie nie, zróbmy mu gastroskopię, przyjdzie kolejny, nie, zróbmy tomografię, przyjdzie czwarty i powie, a nie, w ogóle go zostawmy, poobserwujmy, nic nie róbmy. Świetny przykład dajesz i według mnie jakby wziąć ludzi po kolei na takie leczenie do szpitala, to ludzie by zrozumieli, że ostatnią rzeczą, jaką chcemy, to chcemy upolitycznienia. Udało się. Wszystkich instytucji takich prywatnych, spółek Skarbu Państwa. I... Albo upolitycznienia sądów. Dokładnie, dokładnie. Pomieszania władzy tej sądowniczej z... Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo sami zobaczyliśmy to, że w momencie, kiedy dajesz wolną drogę władzy, no to oni naprawdę potrafią pomyśleć, że zrobimy wybory korespondencyjne, pierwsi na taką skalę na świecie, bo mamy przecież doświadczenie z sukcesami. W ogóle świetnie nam we wszystkim idzie. Uda się. Tak, uda się. Wybory jak... Zrobimy to dokładnie tak samo jak szkoła TVP. Będzie sukces. Ja mam w ogóle kilka zastrzeżeń, które oczywiście każdy może mieć. No ale tak, zmiany w kodeksie wyborczym złe, bo w konstytucji nie może to się odbywać na pół roku przed wyborami. Sprawdzenie tożsamości, artykuł 52 kodeksu wyborczego. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej swój dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Alternatywą proponowaną obecnie jest wpierdolmy pakiet wyborczy do skrzynki na listy i zobaczymy, co się stanie. Później termin ogłoszenia wyborów, też artykuł. Wybory zarządza marszałek Sejmu nie wcześniej niż 7, nie później niż 6 miesięcy i tak dalej. Moje bardzo duże wątpliwości, to znaczy głosowanie za granicą. Czyli na przykład tak, w Arabii Saudyjskiej listonosz na wielbłądzie przyniesie ten pakiet wyborczy. Na Islandii jest 20 tysięcy Polaków. Polacy są największą mniejszością narodową w Islandii. Mhm. Potencjalnie grupa 20 tysięcy wyborców. To czy tam... Razem z dostawą dorsza do domu by był pakiet wyborczy. Albo czy na przykład maskonur, taki ptak, który tam żyje na Islandii. A żyje, to jest taki... Taki mały jakby pingwinek. A wiesz, jaka jest ciekawostka temat maskonurów? Znaczy lot, tak? Nie wiem. Muszę to sprawdzić, ale... W każdym razie, czy przyleci maskonurek i maskonur zrzuci ten pakiet wyborczy, a na przykład jak jest Polonia w USA, to może Amazon za 7,5 miliarda dolarów dronami rozniesie na próg te pakiety wyborcze. Co z tymi wyborcami? To jest osranie po prostu tych wyborców zagranicznych. To prawda, ale będąc już przy maskonurach, to są ptaki, teraz sprawdziłem, tak? One żyją około 20 lat. I jak dobiorą się w parę, to żyją zawsze razem ze sobą. O. Romantyczne. Romantico. I dlaczego o tym mówię? Bo powinno się powtarzać tak naprawdę w kółko to samo. Jak można dalej dyskutować o tym, co z tymi wyborami i jak mają być przeprowadzane? Czyli Kaczyński powie, że trzeba głosować na jednej nodze w stroju wiktoriańskim. To my mówimy tak. A co z tymi na wózkach, co nie mogą stać na jednej nodze, co nie mają nogi, a później nie mamy tyle cylindrów i żakietów, żeby tyle strojów wiktoriańskich było. Zamiast wyjść od fundamentu tego wszystkiego, że to jest kurwa nielegalne po prostu, no, że nie można sobie tak... Jeszcze jedna rzecz.
Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru prezydenta. To jest artykuł 123 Konstytucji RP. Czyli jakby budujemy sobie teraz cały dom, tylko że zamiast fundamentów mamy no kał. Tak i budujemy i teraz zastanawiamy się, czy włożyć okna plastikowe czy drewniane, ale jednak cały budynek stoi na podwalinach z gówna. Zdecydowanie tak. To jest prawda, że my po prostu idziemy w zaparte, w głupie decyzje i dajemy się wciągnąć w te decyzje. Ale jeszcze... my nie myślenie i my nie matematyka. I to jest problem. Ale po to mówimy, żeby zwrócić uwagę. Tak, ale mi jest jeszcze przykro się zrobiło jeszcze z takiego powodu, że nam po prostu nikt nie pomoże. Że nie ma takiej groźby ani prośby, która rządzących w tym szaleńczym pędzie odwiedzie od tego. Bo jest tak, było Human Rights Watch, mówi tak, istnieją poważne wątpliwości, w jaki sposób taka pośpieszna procedura zapewniłaby bezpieczeństwo głosowania i udział Polakom spoza kraju pozwoliła na uczciwe głosowanie. Wiceszef Komisji Europejskiej, Vera Jourova, bardzo uważnie śledzę sprawy w Polsce, martwię się. O kurwa, martwi się. Komisarz do spraw sprawiedliwości, wcześniej wspomniany właśnie Didier Reynders, przyjmuje do wiadomości odroczenie wyborów prezydenckich w Polsce, z zadowoleniem przyjmuje debatę na ten temat w kraju. No kurwa, czy on tu słyszał, co się dzieje? To ma być debata na ten temat? Będziemy nadal uważnie śledzić organizację tych wyborów. Dzięki, że będziecie śledzić. Od razu się czuję bezpieczniejszy i od razu właściwie już sam ten pakiet wyborczy sobie dostarczę. Pójdę z buta i przyniosę i włożę sobie do skrzynki. A wiesz, mi się wydaje, że jest przyzwolenie na taką akcję tylko dlatego, że my się kłócimy i obrażamy nawzajem, bo to jest paliwo dla tych, dla głupich decyzji. Czyli z samą tą konstytucyjnością tych wyborów wygląda to tak, że jedna strona mówi, że to jest niekonstytucyjne to, co druga chce, a druga mówi to samo, czyli coś jest tutaj dużo nie tak. I tak jak obecny rząd buduje swoją, tak jakby, tak mi się wydaje, że osoby głosujące za PiS-em mają wspólnego wroga. Jakim jest PO? I z drugiej strony ludzie z konstytucją na koszulce mają wspólnego wroga, jakim jest PiS. I do czego to prowadzi? Właśnie do tego, do takich absurdów, że obie strony mają rację, ale się kłócą i robią głupie rzeczy w tym. I weźmy powiedz, jak można powiedzieć w końcu, że słuchajcie, uspokójmy się i zacznijmy myśleć. Może liczyć matematykę. Policzymy, ile, jak głosy na przykład się zlicza, ile maseczek potrzeba. To też mnie strasznie irytuje, że... Ile komisji ma być? Kto ma być w tych komisjach? Czy komisja ma siedzieć w maskach i kombinezonach? Czy te głosy muszą odleżeć, bo na papierze przeżywa koronawirus przecież tam chyba ileś godzin? No takie prozaiczne pytania. No. Czy ci ludzie się pochorują na przykład? No i ocenić szansę, to jest ocena ryzyka. I wtedy jak ocenimy to ryzyko, no to wtedy i to by było, no ludzie tu by się nie kłócili, jakby podeszli do tego normalnie, a nie z tym takim wyimaginowanym wrogiem. Bo mam wrażenie, że PiS sobie siedzi, znaczy ludzie, wyborcy PiS-u widzą członka PO, za plecami jest homoseksualista, imigrant i jakiś lewak. I oni idą na niego, a z drugiej strony na takiego wyborcę takiego, nie wiem, to jest jak się nazywa ta koalicja? A, koalicja, KO. No. To też liczba tych partii już teraz wspólny powala. Jest wróg, to znaczy nie jest już tylko Platforma, tylko cała opozycja. No tak, ale dla Platformy wrogiem jest taki katol, tradycjonalista, schabowy. I taka osoba nie pójdzie głosować pewnie, bo jednak głosują głównie wyborcy Andrzeja Dudy. Według sondaży różnych. Nawet jak było zagrożenie takie, że ten koronawirus szalał, to powiedzieli, że pójdą zagłosować 90% byli wyborcy Andrzeja Dudy według sondażu wyborczych. Bo myślę, że ten wróg PiS-u jest bardziej wyraźny niż wróg PO.
Jakbyś miał tylko jedynkę, dwójkę i trójkę w domu i byś cały czas to oglądał, to byś też pewnie tak myślał. Pewnie tak. Nie, jest duży bardzo wpływ mediów. Mnie to strasznie irytuje. Na dzisiaj ci pokazywałem, jaka jest różnica pomiędzy wirtualną Polską a Trójmiasto.pl, największym portalem regionalnym w Polsce. I no, na Trójmiasto.pl nie ma clickbaitów. Ja jak weszła epidemia koronawirusa, to przez jeden dzień widziałem, przez nawet może pół dnia, była plakietka taka na stronie głównej, gdzie były liczba zachorowań, liczba zgonów się pokazywała. I zrezygnowali z tego bardzo szybko, bo oni z reguły nie robią clickbaitów, nie nakręcają paniki. Czyli jak była cała afera z tymi wyborami, to oni nic nie publikowali tylko stanowiska prezydenta Sopotu i Gdańska. Potem napisali, że wyborów nie będzie. I raporty sanepidu są tylko, wyglądają codziennie tak samo. Czyli jest grafika taka sama, nie ma na przykład wielki wzrost zakażeń. Już teraz jest mało zakażeń. A jak wejdziesz na stronę wirtualnej Polski, to sam widziałeś, co się dzieje. Na Trójmiasto jest pasek i odnośnik do strefy strony, w której są informacje koronawirusowe. Ale to, o czym mówię właśnie, to... O tym, kto ile jest w mediach i co te media przekazują, to jest właśnie też zastrzeżenie, jeśli chodzi o całe prowadzenie kampanii. To znaczy, że teraz jest tu koronawirus, tam koronawirus i oprócz tego jeszcze takie, a nie inne władze TVP, że kandydaci no, są na przykład skazani na łaskę i niełaskę TVP, że bardzo mocno wybiera się, kogo się pokazuje. Widziałeś kiedyś kandydata na przykład Żółtka albo kandydata Jakubiaka, żeby pokazywali go w TVN albo w TVP? Nie pokazywali ich. Pierwszy raz ja tych kandydatów pierwszy raz na oczy widziałem podczas debaty. Te pytania trochę zadajesz mi, ale też sobie, bo ja nie oglądam. Dzisiaj mi puściłeś debatę i przemęczyłeś mnie przez pierwsze tylko 10 pytań i mi się odechciało. Nie wiem, pierwsze pytanie do kandydatów było, do jakiego pierwszego miasta jako prezydent zawitasz z wizytą? Tak. Do państwa zagranicznego. To jest tak. Pytanie na poziomie, jaką książkę weźmiesz na bezludną wyspę. To nie ma żadnego związku z wyborem kandydata. Znaczy, jakiś ma związek, no ale bez przesady. I te odpowiedzi też były... Czego można było się spodziewać? Jeżeli prowadzisz pewnego rodzaju i dosyć chyba już można powiedzieć poważną propagandę w TVP, to czego możesz się spodziewać po kandydatach, których wyświetlasz w określonym świetle, że oni będą odpowiadali na takie pytanie, czy będą mówili to, co chcą przekazać? To nie ma sensu. Karol, nikt nam nie pomoże. Jak sobie sami tylko możemy pomóc. Teraz jeszcze dzisiaj czytam. Kto pomoże Węgrom, którzy teraz zostali właśnie postawieni w takiej innej sytuacji, takiego autorytarnego rządu, właściwie skupionego w jednej osobie, Viktora Orbana? Kto im pomoże? I teraz takie były wątpliwości tam na którejś ze stron, chyba na MSN News, że... Czy... To, co mi wysłałeś i nie czytałem. Tak. Że Unia Europejska normalnie w takiej sytuacji obcięłaby im kasę. Ale jak tu teraz obciąć im kasę, skoro jest kryzys, koronawirus i tak dalej? No, i taki pat jest. Ale to zwróć uwagę, że to było tak jak z zajęciem Krymu przez Putina. Tam była jego akcja i tak wszystko się skończyło na straszeniu przez Unię Europejską. I bardzo uważnie śledzę sprawy w Polsce. Przyjmuję do wiadomości, będziemy nadal uważnie śledzić tak, organizację tych wyborów. Zawsze tak jest. Chociaż z drugiej strony, no jakiej takiej ostrej reakcji można by się spodziewać? No przecież nie wiadą czołgi jak do Iraku. Czołgi z napisem Unia Europejska, bo nie ma takich. No można by grozić sankcjami, tak? Obcięciem kasy NATO, obcięciem kasy NATO i pewnie koniec końców. Myślę, że tak. Byłoby, no nie wiem, na przykład 150 plus, a nie 500 plus. Ale tak albo jeszcze jeden apel, żeby nie pobierać, jak ktoś nie musi. O tak. Ale tak jak na początku mówiliśmy, że ten wirus powinien nas nauczyć tego, że to nie jest czas właśnie na
takie samowolkę polityczną, na improwizowanie, tworząc jakieś wytwory nowe, na niemyślenie i, nie wiem, walczenie o swój nacjonalizm, o tradycję, że jeżeli byś zamiast COVID-19 przyszedłby wirus, który miałby śmiertelność na poziomie eboli, a by się rozprzestrzeniał tak jak koronawirus, to wtedy dopiero byście zobaczyli, nasi znajomi by wtedy ginęli, bliscy by ginęli i wtedy by się okazało, może jednak się nie kłóćmy, tylko działajmy wspólnie. To takie proste. A tu nic. Dobra, co dalej? Zabieramy się za naszych kandydatów? Może powiedz, jak ty się zająłeś tymi kandydatami, ja powiem, jak ja się zająłem tymi kandydatami. No ja się zająłem tak, że u mnie Wikipedia tylko i wyłącznie. Jak tak. Głównie Wikipedia plus trochę Google Images, też plus jeszcze strony kandydatów zerknąłem. Słusznie. Ale takie strony te osobiste? Tak. Z hasłami wyborczymi? Z tak. Przyciskami na zrzutki? Tak, dlatego się dość szybko znudziłem i zostałem jednak przy tej Wikipedii, ale w sumie jeżeli ktoś jest kandydatem na prezydenta i zależałoby mu, żeby na Wikipedii było coś napisane o nim korzystnie, to chyba nie jest to zbyt duży problem. Nie, moje wrażenie jest takie na przykład po Wikipedii, że pani Małgorzata nie chce być prezydentem. Oni pomyśleli, że w sumie rządzenie w recesji to jest jak impreza, gdzie jest alkohol, ale nie ma popity. Czyli wali w głowę, ale sucho w gardle. Nie widziałeś debaty. Moim zdaniem... Ty jesteś tą osobą, która mówi o debacie. Jedyna kandydatka do urzędu prezydenta RP nie dała rady. Niestety nie pokazała się z najlepszej strony, moim zdaniem. Właściwie nie wiem, czy gdzieś tam mnie dołowała w tej całej stawce. To jest tak, więc jak później na konferencji prasowej, tak jak z moim ulubieńcem Borysem Budką wchodzi razem i ona praktycznie się jakby... mogę to powiedzieć? Tak, powiedz. Tak, okej. Nie, to jest naprawdę ciekawy festiwal nieporadności w tej platformie. Czy w tej koalicji, który prowadzi do tego, że aż wydaje się, że oni nie chcą zdobyć tej władzy. No nie mają chyba zbyt fortunnego, jeśli chodzi akurat o platformę, to nie mają zbyt fortunnego kandydata, jeśli chodzi o taką raz, że siłę przebicia, charyzmę, o uczynki przede wszystkim, bo jak mówiliśmy wcześniej, że chcielibyśmy się pokierować nie tym, jaką kto ma długą kiełbasę wyborczą, albo jak grubą, czy to jest krakowska sucha, czy podwawelska, czy może taka krótka myśliwka, albo cienki kabanosik. Tylko chcielibyśmy bazować na tym, że dany kandydat osiągnął coś, że odniósł jakiś sukces, czyli o którym można by przeczytać. Czyli ma jakieś predyspozycje do objęcia takiego urzędu. Tak. Z tych kandydatów niewielu jest takich, o których można by na Wikipedii przeczytać o ich skuteczności. Tak, no bo to popatrz, że ci główni kandydaci to jest niestety taki to jest taki zwrot treści żołądkowych z przewodu pokarmowego, który jest partią polityczną. Czyli co wypluje PO albo PiS, to pomiędzy tym decydujemy. To jest główny element wyborów prezydenckich w Polsce od wielu lat. Po Wałęsie, tak jakby to się... Kogo się wypchnie, kto nie będzie raził w oko tych wyborców, nie podkurwi tych wyborców, nie ma napięku z tymi, jest wypadkową takiego układania się w głowie przez wystawianiem kandydata, układania się, zanim się go wypuści, kto się wkurwi, komu będzie to na rękę. Takie właśnie osoby, która jeszcze do tego najlepiej, żeby była medialnie rozpoznawana, żeby mogła tam coś gładko powiedzieć. Jakiś ktoś, kto będzie sobie łamał język. Ale też, żeby nie działała przeciwko partii, która ma jakiś plan. A wygląda na to trochę, jakby te uczynki i osiągnięcia schodziły trochę na dalszy plan.
Zdecydowanie. No, dlatego też my nie będziemy oceniali ich słupek zapisów w liście motywacyjnym, że zrobią to i tamto, tylko my damy, powiedzmy, czytając ich życiorys, sobie sprawdzimy, czy oni tak naprawdę się nadają do tego. To co? Kto na pierwszy ogień? Nie, jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Tak. Jakie są według ciebie cechy? Jakie powinien mieć cechy prezydenta? Dobre pytanie. Dzięki. Jakie cechy powinien mieć prezydent? Tak jak się mnie pytasz, to moim zdaniem przede wszystkim nie powinien sympatyzować z którąkolwiek z partii, więc niestety w Polsce byłoby to mało możliwe. Najlepiej jakby to był kandydat, który byłby bezpartyjny, albo przynajmniej taki, który by potrafił sprawując urząd prezydenta, żeby potrafił się sprzeciwić temu matecznikowi, z którego wychodzi. Żeby to była osoba, która dowiodła nam już, że jest w stanie coś osiągnąć. Czyli tak, bezpartyjny, to by można było pomyśleć, że Hołownia. Który coś osiągnął, to na przykład Biedroń właśnie. No najlepiej, żeby był taki, żeby się go ładnie oglądało i słuchało. Czyli nie? Wygląd ładny. No, też na pewno. Żeby... A jakie masz zdanie na temat otyłości u prezydenta? No właśnie, nie powinien być otyły. Powinien dawać przykład. Na przykład tak jak pamiętasz, jak się lansował Barack Obama. Szczupły, tu w jakiś sport pogra, tutaj pośpiewa, zatańczy, tutaj z żoną zrobi coś dobrego, działalność charytatywna. Żona też jest, wydaje mi się, że takim tradycyjnym, dobrym modelem prezydenta jest osoba, która posiada rodzinę. Czyli ona to budzi sympatię też osób, które takie rodziny mają te problemy, dziecko, żona. W sumie myślę, że nie bez znaczenia jest pierwsza dama. Michelle Obama na przykład dla mnie była przykładem takiej właśnie pierwszej damy, która i umiała odpyskować, ale i umiała gdzieś tam, tak jak nasza obecna pierwsza dama, gdzieś drzewka posadzić, pójść do szkoły jakiejś, nie wiem, w Milwaukee i zrobić rozmowę motywacyjną z dziećmi, to na pewno też jest. Ale przede wszystkim jakbym miał powiedzieć, jedna najważniejsza rzecz to taka suwerenność decyzyjna. Mhm. Że jest potrafi powiedzieć na przykład Jarosławowi Kaczyńskiemu, że pierdol się, ale też Borysowej Budce będzie pierdol się. Słusznie. Bo by powiedział tak, żeby złagodzić twoje pierdol się, bym powiedział, że pierdol się, nie wszystko się kręci wokół ciebie i tutaj pokazuje palcem na Jarosława i Borysa Budkę. Tak on, Borys? To mój faworyt, szef PO. Nie wszystko się kręci wokół ciebie, trzeba myśleć do przodu i myśleć globalnie. Czyli globalnie, czyli dla dobra Polaków. Dokładnie. I nie tylko mówić na prawo i lewo rodacy, Polacy, Polki, tylko robić coś rzeczywiście w interesie wszystkich, tak. A nie w interesie tych, którzy na ciebie głosowali i którzy stanowią bastion jakiejś tam partii politycznej. A co masz, jakie masz dla ciebie znaczenie znajomość języków? Bo o ile się nie mylę, to nie mieliśmy prezydenta jeszcze, który mówił biegle w języku English. Nie, myślę, że nie jest to niezbędne, ale dobrze by było, żeby kiedy będzie spotkanie na przykład prezydentów, żeby jeden z drugim byli w stanie wymienić uprzejmości i wstępne zdania po angielsku, a później wiadomo, że zajmą się tym tłumacze czy obrabianiem tych dokumentów, które później zostaną podpisane, zajmą się osoby, prawnicy mówiący po angielsku, ale żeby jak się spotkają i będą pierwsze kamery, to żeby jeden i drugi był w stanie wymienić chociaż pierwsze zdania uprzejmości jakieś po angielsku. No ja myślę, że dobrze było, jakby znał dobrze angielski i umiał się zaprzyjaźnić po angielsku. Bo mimo wszystko wydaje mnie się, że jak się zaprzyjaźnić z jakimś głową innego państwa, to załatwienie wtedy jakiegoś dealu ekonomicznego ma to wpływ na 100%. Że załóżmy w przypadku teraz Tesla miała zrobić fabrykę w Europie i robi ją pod Berlinem. Największą fabrykę w Europie.
Gigafactory. I jakbym miał zrobić gigafabrykę, to też bym ją zrobił w Niemczech. Ale nie to, że się znam, ale zrobiłbym. Wiem, ale może my jako Polacy byśmy mogli zaproponować im niższe koszta, większe zwolnienie z podatku, a przecież inżynierów by mogli, jakby zrobić przy Szczecinie gdzieś taką fabrykę, to no, miałoby to jakiś wpływ. Byłoby wtedy najlepsze z dwóch światów i trochę przy Niemczech i w Polsce. Może może jakby się dobrze trzymać z Merkel, by można było zrobić dla pojednania Polski i Niemiec fabrykę Giga, która by była na granicy, łączyła to. To był piękny gest. Tak. W dobie otwartych, znaczy otwartych kiedyś granic i strefy Schengen byłoby to możliwe i to wizerunkowo by była petarda po prostu. To by był taki symbol Unii Europejskiej z krwi i kości. Tak. Europa środkowo-wschodnia i zachód. Odkładamy na bok schabowe, tradycjonalizm, konserwatyzm, nacjonalizm. Idziemy w kierunku rozwoju. I płynącą nauki. Odrę. Tak. Idziemy w tym, w lepszym kierunku. No dobra, czyli co? Kiełbasy na bok. Kiełbasy na bok. I jedziemy od którego kandydata? Jestem gotowy. No chyba, żeby tak urzędowi stało się zadość, no to... Od Korwina. Jak to było z tym Korwinem? I wyborami? To ty sprawdź, a ja dokończę myśl. Wysłałeś mi. Ja wysłałem ci coś? Korwin wybrał... A to ja wymyśliłem. Wybory bez Korwina jest jak Jarosław bez Gowina. Tak, też, ale chodziło mi to, że pierwsze wybory, w których nie startuje od dawna Korwin, tak. I nie ma wyborów. A-a-a. Przypadek? No tak. W każdym razie może zacznijmy od urzędującego prezydenta i zarazem kandydata na prezydenta. Czyli tak. Pana Andrzeja Sebastiana. Trzeba przyznać, że jego Wikipedia jest... Okazała? Okazała. Ktoś zasadził na tej Wikipedii jakąś roślinę, która zajebiście szybko rośnie. Ponieważ tam jest, w porównaniu z innymi kandydatami, tam jest strasznie dużo na ciapane. Pierwszy scroll tej strony... Znaczy pierwszy scroll tej strony Wikipedii to jest spis treści właściwie. Ja mam tutaj, ile to ma cali ten laptop? 13? 13. To na 13-calowym spisu treści nie da się objąć jednym screenem. Dokładnie. Ja jeszcze tutaj policzyłem, po prostu zjechałem na sam dół. Przypisów jest 262. Przypisy. Trzeba powiedzieć, że ta strona jest zrobiona. I jakie masz wnioski, przeczytawszy tą stronę? Mogę tutaj, zwróciło moją uwagę kilka szczegółów. Jakby wnioski, to może najpierw wnioski. No jest wykształconym politykiem, powiedzmy. Ma bardzo dużo napisane, jak takie właśnie ziomki na Facebooku z różnych tam korpo, którzy mają zbyt duże CV, że uczestniczył w debatach nad ewentualnym włączeniem zrobienia... Aha, czy idziesz w tym kierunku, że ja mogę teraz przeczytać, jaką mam notatkę przy nim. A to tak przypadkowo wyszło. Ale takie wrażenie sprawia to. To ja sobie zanotowałem przy naszym prezydencie interpelacje, sprzeciwy, nadzorowanie transportu trumny ze Smoleńska. Trumien, przepraszam. No właśnie, tam jest bardzo wiele takich wpisów, że można by się zasugerować, że on maczał w czymś palce, albo że się czymś zajmował. Nie ma żadnej historii sukcesu. Też ciężko tak naprawdę przebrnąć przez to wszystko, dopatrując się, czy to, że jak był pod Ziobrem w Ministerstwie Niesprawiedliwości, to, że wtedy coś tam konkretnego osiągnął. To są takie fakty, że tu był, tam był, to robił, ale czy można mu przypisać jakieś szczególne sukcesy? Tego jakby... Nie, to, no, próbując naprawdę... przebrnąć przez to wszystko, nie udało mi się takiej syntezy tego no, będą... faktów. W 2011 wystąpił w filmie dokumentalnym o katastrofie smoleńskiej pod tytułem Mgła.
Był jednym ze założycieli stowarzyszenia. Brał udział w... Znaczy, ma jakieś doświadczenie w jakichś różnych strukturach i takich, nie takich. Skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, to na pewno dobrze dla... A wiesz, co właśnie mi rzuciło się w oko zdanie? W tym całym gąszczu spadł ten. Następnie zadzwonił do prezydenckiego ministra Jacka Sasina, przebywającego na miejscu katastrofy, z poleceniem odnalezienia zwłok. I to jest na Wikipedii? To jest na Wikipedii. No to jest takie słabe dość. I... Rozbuchana jest ta strona, ale widać, że ktoś się przyłożył, tak, żeby tak tam nawrzucać informacji, że jak włączysz, o kurwa, jaki spis treści. On musiał dużo zrobić w życiu. Mhm. Więc mój wniosek jest niestety taki, że no, za naszym prezydentem nie stoi żadna taka... Nie stoi żaden sukces, który mógłby go... Mógłby dawać nadzieję, że on może coś zmienić. Tak ostatnie lata, patrząc po jego różnych wypowiedziach i to, co ostatnio potrafił powiedzieć, co najbardziej nas chyba zabolało, to jak powiedział, że będzie apelował do ludzi, żeby nie brali 500+, do którego są uprawnieni, bo może nie starczyć na inne rzeczy. I my na przykład czasami po nagraniu takiego podcastu słuchamy siebie i patrzymy, co mówimy źle. Okej. Okay. 42 tygodnie w roku. Odmieniaj słowa. Mówić. Naucz się powiedzieć upolityczniony. A jestem bardzo ciekaw, czy on odsłuchał siebie i potem pomyślał, tak, wszystko dobrze powiedziałem. Właśnie wiesz, co z naszym prezydentem jest właśnie to, o to chodzi, że on tu powie fajnie, tu powie fajnie, tu powie fajnie, tylko jak postawisz to obok tego, co się dzieje w Polsce i obok tego, że no on podpisuje wszystko, co tam na Nowogrodzkiej się ustali, no to jakby się nie łączy. Tak. Nie łączy się. Może psychodeliki wtedy by mu się... Chyba są takie... Są takie osobniki, które są już stracone nawet dla terapii psychodelicznej. Co jeszcze ciekawego znalazłem? Że na pewno ma doskonałe pochodzenie apelujące, takie przemawiające do prawdziwego Polaka. Bo dziadek walczył w powstaniu warszawskim, brat dziadka był w AK, ten był w powstaniu takim, ten był w powstaniu takim. Czyli prawdziwy patriota. Był harcerzem przez 6 lat. Był drużynowym 5. krakowskiej drużyny Piorun. Na przykład. To powiem ci, że jeżeli chodzi o harcerstwo, to ja jak zatrudniałem kiedyś jakichś pracowników do firmy, w której uczestniczyłem, to bardzo lubiłem zatrudniać ludzi, którzy byli w harcerstwie. Bo to są tacy ludzie, co jak dasz im jakieś zadanie, to nie idą na wiwat, tylko sobie planują rzeczy, notują, ładnie poukładają, przykodują się do zadania. To jest takie mini wojsko. Trochę tak. To fajnie działa. I co ciekawe, był też wolontariuszem w wyborach i sam dwukrotnie głosował na Lecha Wałęsę, do czego się przyznaję. Ale powiem szczerze, nie wiem czemu to powiedzieć, bo to jest tak dużo rzeczy napisane, co on robił. Dlatego to powiedziałem, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość nienawidzi, znaczy Jarek nienawidzi Wałęsy. Przecież on najchętniej to wdeptał go w ziemię. To prawda. Znaczy, no, robią to skutecznie. To jest też cudowne, że jako Polacy nie mamy problemu z tym, żeby obrzucać gównem Polaka, który jest najbardziej znany w Stanach Zjednoczonych. Bo Lech Wałęsa jest bardziej znany w Stanach Zjednoczonych niż papież Polak. Czyli tak jakby w Stanach stoi złoty pomnik Lecha Wałęsy, a my takim małym nożykiem to złoto tam zeskrobujemy. Bez kitu. Nawet ci pokazywałem zdjęcie takie, jak Trump sobie zrobił z Wałęsą. Tak, Trump sobie robi zdjęcie z Wałęsą. Tak. A nie Wałęsa z Trumpem. Dokładnie. Jeszcze jest młody Trump oczywiście. Nie no, albo ty też nie, to też mnie zdziwiło, że nie, jak ja ci puściłem wystąpienie w kongresie. On był chyba pierwszym czy drugim człowiekiem spoza Stanów Zjednoczonych, który wystąpił, przemówił do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Więc Wałęsa naprawdę dla Polski to zrobił tak dużo, że to jest w ogóle ponad.
Dlatego właśnie o tym mówię, że tutaj w ogóle dziwię się, że taki kandydat został wysunięty jak Andrzej Duda, skoro sam głosował na Lecha Wałęsę. Po prostu no, chyba mu się upiekło, że Jarek nie przeczytał Wikipedii wtedy. Może nie było Wikipedii wtedy. No dobra, nie ma już co się znęcać nad tym naszym biednym prezydentem. No. Kogo masz tam na następnego na tapecie? Panią Kidawę. Okay. To jest ciekawa postać, bo jej na przykład Wikipedia jest pusta. Tam nic się nie dzieje na tej Wikipedii. Włączyłbym, ale nie. O, jest. Ja dzisiaj też znalazłem taką ciekawą stronę, gdzie jest bardzo dużo napisanych ciekawych rzeczy. Mam... Oświadczenia majątkowe. Tak, są oświadczenia majątkowe. Są wycinki z różnych wypowiedzi z przeróżnych mediów. I z radia, i z telewizji, i z różnych wywiadów, i z gazet, i z tego, i z tego. Na temat każdego kandydata. Nazywa się mamprawowiedzieć.pl. No i właśnie tam się klika na tą panią Małgorzatę Kidawę-Błońską i są różne ciekawe rzeczy. Na przykład zajmowała się propagowaniem demokracji w Afryce, była członkiem również zespołu na rzecz Tybetu. Co by się chwaliło. Ale nie ma tam za dużo rzeczy na temat jej działalności, ani w Wikipedii też w ogóle, na rzecz Polek i Polaków. To prawda, ale teraz właśnie chciałem dodać, że tak jak zaczęliśmy gadać o tym, że nagramy podcast o polityce, o wyborach, to chciałem powiedzieć, że od niedawno zostało trochę zmian wprowadzonych w jej stronie, bo jej strona była strasznie biedna i 26 kwietnia zostało dodane... Patrzysz na historię zmian? Tak. Mhm. Nie wiem, gdzie jest... No, bardzo zostało zwiększone, a potem trochę usunięte, potem znowu zwiększone, tak jakby doszło dużo. Mhm. Wtedy jak zaczęliśmy o tym, mieliśmy pomysł, żeby tylko się skupić na Wikipedii, to jej strona była po prostu marna. Tam były 3 pozycje filmowe, w których brała udział jako producent. I to wszystko. Teraz się zrobiło trochę więcej. I to też jest dziwne. Zgłaszasz kandydata i nie myślisz o podstawowym elemencie, który w Google się wyświetli, jak wpiszesz imię i nazwisko. To pokazuje, jak my oceniamy tych kandydatów. W ogóle bardzo trudno jest ocenić tych kandydatów, bo jakby o wszystkich właśnie chcieć przeczytać, to ciężko jest znaleźć te informacje, a raz, że w jednym miejscu jest dużo właśnie też takiego szumu, że tutaj był, tutaj nie wiem, trzymał drzwi, jak ktoś tam sikał i żeby nikogo nie wpuścić do środka. No nie ma, no co tutaj ciekawego na jej stronie. Wyniki wyborcze, czyli była posłanką od 2002 roku do teraz była zawsze posłanką na Sejm. No, czyli doświadczenia jakieś polityczne ma. Nie, widać, że ona z tych struktur PO to tam wyszła... To nie ona została wypluta, tylko była tam na czele tych struktur gdzieś. No, może na czele... W szczycie, okej, okay, może tak. Najpierw z Unii Wolności, później wstąpiła do Platformy Obywatelskiej. Była radną miasta stołecznego Warszawy. Komisji, nawet teraz jest w Komisji Kultury i Środków Przekazu. To chyba słabo tam działa, bo jak takie gówno leci w tej telewizji. Żartowałem. Nie. To... Ale ważne jest chyba lepszym profilem, który odzwierciedla, co nie robią, bo bycie w komisjach, bycie gdzieś jako poseł, to co ci mówi tak naprawdę? No, że miałeś sobie zorganizować swoją rozkminę na tyle, żeby dostać się do Sejmu. No, a potem możesz wyłożyć swoją kiełbasę wyborczą na stół i pójść sobie tam, nie wiem, gdzie się chodzi, do bufetu sejmowego. Tak. A jeżeli ona jest jako producent filmowy, to na Wikipedii, znaczy na Filmwebie jest napisane, z jakich produkcji jest znana. I znana jest z filmu Skazany na bluesa. Pamiętasz? Nie widziałem. Nie widziałeś. Widziałeś? Chyba kiedyś. Tam jest Tomasz Kot chyba gra tego głównego. Nie widziałem. Jeżeli mi się wydaje. Nie był to zły film, powiem ci szczerze. Czyli na pewno umie wyprodukować spoko film. Tak, tylko scenariusz i reżyserią zajmował się jej mąż. A. Więc tutaj mogło być troszeczkę... Tak, niesmak pozostał. Tak, niesmak pozostał.
pozostał. Więc no, według mnie nie, no, patrząc na nią, nie stoi za nią żadna historia sukcesu. 3 września 2019 została wysunięta przez Koalicję Obywatelską na kandydata na premiera po ewentualnym zwycięstwie tego ugrupowania w wyborach parlamentarnych. W wyborach parlamentarnych uzyska najlepszy indywidualny wynik w kraju, startując z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu warszawskim, zdobywając 416 tysięcy głosów. Ale to nie jest żaden wyczyn, bo zwróć uwagę, że jak masz tam te jedynki, to dostajesz wtedy najwięcej billboardów i ludzie też... I to jest wojna między... PiS-em i Platformą, tak, i ludzie wtedy podchodzą, biorą listę Platformy i głosują na jedynkę, tak zwaną. No to tak. Też wyczynem z kolei jest moja sąsiadka z osiedla, pani... Teraz X? Nie, pani X. Pani Małgorzata Chmiel, która startowała do Sejmu z 10 albo 9 tutaj w Gdańsku i dostała się jako pierwsza. O. Proszę. Jedna rzecz jeszcze na zakończenie, wydaje mi się, bo już chyba i tak dość dużo czasu poświęciliśmy pani Małgorzacie, że tutaj widzę tą informację, jak na Wikipedii jest, że 29, ale też to nie umknęło mojej uwadze takie, że tak powiem, na co dzień. 29 marca w związku z trwającą pandemią i brakiem przesunięcia terminu wyborów ogłosiła zawieszenie swojej kampanii oraz wezwała do bojkotu. I ona tak jakby płynnie w tej we w teraz mówi, że zawiesza kampanię, później jednak jakoś tam się pojawia, później mówi, żeby bojkotować, później na debacie drugie. No tak jakby się trochę miota. Znaczy ja jej, powiem szczerze, ja jej nie widzę jako mojego... prezydenta. Tak, jeżeli by nazwać jej strategię jednolitą, to ona jest jednolita jak strategia pilota kamikadze. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie, ale raczej w dół i pierdolniemy. Okay, no nie będzie. Jest to przemyślane. Tak samo no, trzeba dołączyć tutaj, gadaliśmy o tym, Donald Tusk nagrał filmik nawołujący do bojkotu. Ja oceniłem ten filmik, że on bardzo ładnie jest, bardzo ładnie pan Donald mówi, ale wspólnie doszliśmy do wniosku, że bojkotowanie wyborów jest po prostu głupie, bo do niczego tak jakby nas nie prowadzi, nie ma tego wyjścia gdzieś dalej. Może wrócimy do tego pod koniec. Okej. Okay. Bo też mam na ten temat przemyślenie, jeśli chodzi o ocenę potencjalnego chachmęcenia w wyborach. To może wrócimy do tego na koniec, bo dobra, to może to być bierzemy kolejną kiełbasę, bo już... To jest pani Małgorzata, ona nie ma kiełbasy i w sumie wyborczej kiełbasy też za bardzo nie ma. Tak. To są takie, kiedyś były takie z Niemiec sprowadzali, w sklepach były takie paróweczki mini-wini. Takie w zalewie takiej solnej. To jest takie mini-wini. Okej. To panią mini-wini odsuwamy i co? Ja mam... Ja od niej kiełbasy nie dostałem żadnej dobrej. Dobra, a kogo bierzemy następnego? Wzięliśmy Dudę jako pierwszego, bo prezydent. Kidawę możemy uznać dlatego, że kobieta, że niech ma pierwszeństwo. A może weźmy w takim razie kogoś, kto w najnowszych sondażach znajduje się w pierwszej turze bezpośrednio za urzędującym prezydentem. Czy masz na myśli Szymona H. Hołownię? Tak, Szymona Hołownię. Dobrze. Ja mam takie przemyślenie, że w każdych wyborach po Wałęsie... albo nie wiem, może w każdych wyborach. W każdych wyborach jest dwóch, są wymiociny z dwóch głównych partii, czyli dwóch kandydatów z dwóch największych korporacji. Plus zawsze jest taki kandydat ludu. Taki w ostatnich wyborach chyba Paweł Kukiz był nim. Wcześniej wydaje mi się, że miał być nim Tomasz Lis, który też wycofał się, w końcu chyba nie startował, ale były takie zapatrywania, żeby on został prezydentem. Co nie jest złą opcją, ponieważ, tak jak ty mówiłeś, bezpartyjny kandydat, niezwiązany z tym towarzystwem politycznym, ale mam mieszane uczucia, czy taki Paweł Kukiz, czy Tomasz Lis, czy teraz Szymon Hołownia ma predyspozycję do objęcia takiego urzędu. Jednak według mnie po tym, co poznałem na Wikipedii, czyli napisanie kilkudziesięciu
książek katolickich plus prawie 10 lat w Mam Talent powoduje, że jesteś w stanie teraz objąć urząd prezydenta i potrafić zjednoczyć ludzi, bo wydaje mi się, że głównym celem prezydenta jest zmniejszenie konfliktów. Czyli on powinien pogodzić tych, którzy rządzą i tych, którzy powiedzmy są opozycją. Żeby... Swoją osobą. Swoją osobą. Mhm. Tak, ale podobają mi się akurat, jeśli mówisz o tym, o pisaniu książek właśnie o tematyce, tam na tematy jakieś religijne, to podoba mi się, chciałbym wierzyć, że to jest prawda, to co on mówi, bo on właśnie podkreśla rozdział państwa od kościoła w większym stopniu niż pewnie większość kandydatów, którzy teraz kandydują na ten urząd. To ciekawe jest bardzo. On podkreśla ten rozdział. On podkreśla to praktycznie, przynajmniej tak jak mówi, to nie gorzej niż Biedroń. On właśnie nie jest takim... W jego wypowiedziach znajduje się, jest miejsce na inne religie, jest miejsce właśnie na ten rozdział. To właśnie mi się podoba. Ale rzeczywiście... No, on chyba jest taki trochę... On jest bardziej franciszkowy niż... Tak, niż ratzingerowy. Dokładnie. Co już jest dużym bardzo postępem w myśleniu katolików. Tego na przykład nie napiszą chyba w Wikipedii. No to co są napisane poglądy, ale na pewno nie można mu odmówić. I to, co ostatnio ty mi przesłałeś, te statystyki takie facebookowo, jakieś medialne kandydatów? Czyli na pewno ilość followersów, no właśnie, zaangażowanie tych tak, followersów, no, aktywność tych followersów. Tak. I widać, że no, Hołownia bije tutaj wszystkich na głowę, jeżeli chodzi właśnie o zaangażowanie. Tak jakby w porównaniu na przykład z Andrzejem Dudą, to Andrzej Duda ma TikToka. Ma TikToka, ma tablet, ale ma tych bardzo dużo followersów, ale zaangażowanie tych followersów już nie jest takie jak w przypadku Hołowni. Ale... Bo to są osoby, które podpisały się na liście Dudy i na tej liście dokładnie. Oni są. I oni zagłosują dokładnie. Nawet jak będzie, jak Andrzej Duda, tak jak to było w tym memie, że tam zestarał się na groby, ale tylko 3 bobki. Jakby on coś zrobił takiego, to i tak ci followersi z nim na zawsze dokładnie. Pozostaną. Dokładnie. A Hołownia tutaj porwał trochę ludy. No, nie ma się czemu dziwić. No, jak jesteś zwierzem telewizyjnym i spędziłeś za tą kamerą tyle lat, prowadziłeś różne tam jakieś do kotleta programy, jakieś pytanie na śniadanie, czy nie wiem, co, Dzień Dobry TVN pewnie, on przecież się przyjaźni z tym Prokopem, który też jest no, tygrysem albo lwem telewizyjnym. No to on wie, jak takie rzeczy zrobić. I to nie jest, według mnie to kompletnie nie ma się czemu dziwić, że on tak po prostu zjednoczył. Poza tym też jest katolikiem i według mnie w Polsce, mimo wszystko, mimo że moje poglądy może nie są aż tak bliskie jemu, to może tak być, że w Polsce jest potrzebny prezydent katolik, który wprowadzi te zmiany rozdziału kościoła od państwa, ponieważ inny prezydent, na przykład załóżmy Robert Biedroń, jakby to chciał zrobić, to był bunt. A tutaj by mogło to się po dobroci stać. Tak, jak tak właśnie trochę tak jak mówisz, taki Franciszek. No, więc może taką metodą, że jak na przykład pójść dalej korwiniści, braunowcy i pan Bosak, którego zaraz będziemy, to oni by najchętniej zrobili rewolucję. Rewolucję, po której my nie wiem, czy byśmy się wszyscy pozbierali. Nie wiadomo, co by było, jak oni by zaczęli rządzić. A może jedyną drogą, żeby zacząć iść do przodu, to trzeba właśnie wybrać takiego kandydata i wtedy przepchnąć rzeczy, które mogą nas posunąć do przodu. Tak, jest katolikiem, chce wprowadzić w tym zakresie jakieś zmiany, więc osoby, które będą uznawały, że on jest właśnie dobrym katolikiem, pozwolą mu na przeprowadzenie tych zmian. Może tak być. A jeśli chodzi o doświadczenie, tak. 2006 prowadzący po prostu Pytam w TVP1, program Bóg w Wielkim Mieście 2010, Między sklepami 2007-2010 Etyczny Talk Show i był dyrektorem programowym stacji Religia TV. Wraz z Marcinem Prokopem współprowadził TVN Mam Talent, ale też działalność charytatywna i społeczna. I tu na dzieci w Afryce i Fundacja Daje Dzieciom Siłę, także
działalność polityczna raczej na szczeblu lokalnym. Nie no, to jest taki zwierz. Zwyczajny zwierz telewizyjny. Ale też co jest naprawdę godne, godne zwrócenia uwagi, to jest to, że on uzbierał chyba na 4 miliony od swoich followersów na prowadzenie kampanii. I czyli on ufundował, nie miał swojego komitetu, nie miał kapusty płynącej tam jakby oficjalnie, tylko poprosił o tą kasę i jego followersi mu ją dali, żeby mógł prowadzić tą kampanię. I jego zaangażowanie rzeczywiście jest duże, bo codziennie ma te swoje wystąpienia rano i wieczorem, w tym takie z domu i takie spod Sejmu, gdzie się odbywają te... Nie wiem. Gdzieś tam są takie oficjalne spotkania, że wszyscy w maskach stoją na dworze. Także no, na pewno nie można odmówić mu zaangażowania. No, nie. Wydaje mi się, że no dobrze to robi. No. Nie można mu odjąć tego. No, mi się to nie podoba, że on jednak trochę jest taki... Populistyczny on jest mocno. Nie, jest populistyczny. Znaczy on jest populistyczny w tym sensie, że tak jakby mówi, wysławia frustrację społeczne, takie podkreślę. Tak, ale wiesz co, ostatnio tak myślałem, że chyba się nie da inaczej. Jak zobaczyłem, że Biedroń też zaczął prowadzić agresywną kampanię, to pomyślałem, że Hołownia, oni gdyby nie prowadzili jakkolwiek agresywnej kampanii, to by nikt się nimi nie zainteresował. Niestety jesteśmy teraz na takim poziomie, że my nie myślimy racjonalnie. Jakbyśmy na przykład mieli jakiegoś kandydata, który by był spokojny, nie obrażał nikogo, to albo byśmy znaleźli zaraz powód do śmiania się z niego, albo byśmy go zignorowali kompletnie. Można się nie zgadzać z Hołownią, ale jest takim no, niemocno rażącym w oczy kandydatem i no, jakby była taka sytuacja, że w drugiej turze jest Duda i Hołownia, to życzę bardzo panu Szymonowi, żeby świat i Polska się miło zaskoczyli. Ja ci przeczytam teraz tytuł książki, a ty mi powiesz, o czym ona może być. Tak. Tabletki z krzyżykiem. Nie wiem. Krążki do ryja. Myślisz, że to jest jakiś rodzaj ekstazy? Takiej ekstazy w rozumieniu takim... religijnym. Tak. No to był jeden z tytułów książek Szymona Hołowni. Mamy jeszcze tak, Bóg, życie i twórczość, ale też Bóg, kasa i rock'n'roll. Holy Food, czyli 10 przepisów na smaczne i zdrowe życie duchowe. To są te książki chyba się nieźle sprzedawały nawet. Nie jest tak, że one gdzieś tam skisły zupełnie. No wiesz, no jak jesteś zwierzem telewizyjnym, idziesz do Dzień Dobry TVN, albo prowadzisz to Dzień Dobry TVN, i mówisz, nie wiem ile ogląda to osób, no ale jesteś w stanie rzucić, Empik cię kocha. No, sprzedaż, nawet jakby napisał, nie wiem co. Ja już wolę, powiem szczerze, tego Hołownię co gada tak, niż Dudę co gada tak. W sensie kandydata Dudę, jakbym nie znał prezydenta Dudy, jakby ich dwóch postawić obok. Nie, no ja tylko jednak głównie narracja Hołowni opiera się na takiej narracji negatywnej w stosunku do aktualnie rządzących. Nawiązuje do tego trendu, chociaż też mówi dużo o swoich planach jako prezydent i ma tam jakieś określone swoje poglądy, których się trzyma w tych swoich wypowiedziach, w odpowiedziach na pytania od dziennikarzy. Trzyma linię. To lubię. No, mi się podoba, że on trzyma tą linię. Okej. Ja aż tak dużo wystąpień jego nie znam. Ja znam, bo moja żona bardzo go kocha. Dlatego będziemy głosowali na Hołownię. O, nie słychać. Żeby klipu nie było. Okej, sorry. No dobra, myślę, że to już wystarczająco przypunktowałem whisky. Dobra, ale podsumowując, no nie jest zły to kandydat. Nie, tak, w mojej ocenie nie jest zły. I nieźle mu poszło na debacie. Nie powiedziałbym, że utrzymał taki poziom, jak zazwyczaj mówi, ale poszło mu dobrze. Ja bym go dał powiedzmy w pierwszej trójce czy czwórce. Ja myślę, że mu też dobrze poszło na debacie, mimo tego, że widziałem pierwsze 5 minut. Pierwszą rundę to się nazywa. Pierwszą rundę i z pytaniem o książkę na bezludnej wyspie nie pamiętam, co powiedział. Bóg, honor, nie, Bóg, rock'n'roll i Marcin Prokop. Dokładnie. Nie, zostawiamy go, bo... Zostawiamy. Bo zaczną mi wchodzić takie dowcipy o... Ale już, dobra, bo o reszcie już tak dużo nie będziemy mogli mówić, bo po prostu tyle nie ma w internecie. No tak. Ani tak. Nie ma odznaczenie.
Tak, ma całą linię, ta, listę tam odznaczeń, nagrody, odznaczenia, nominacje. Zobacz, Grand Press w kategorii wywiad za rozmowę z teologiem. To on by w podcaście był zajebisty. Jakbyśmy go tu zaprosili, on zresztą był u naszego konkurenta. A, u tego. Paciorka. Paciorek to zaprosił i tego, i tamtego, a my tu dalej siedzimy, jak pizdy we dwójkę. A może wyślemy mu ten... A może zaprosimy Paciorka? Nie, mam lepszy pomysł. Wyślemy do niego, że... Dwa głosy za jedno przyjście do podcastu? Myślisz, że tak tanio się sprzeda? Czy my się tak tanio sprzedamy? To kto następny? Nie, ale kliknąłem prześlą Hołownia 2020 i jego twarz mnie trochę stresuje. No nie jest to... Nie jest to Twarzy się nie wybiera. No. Co prawda całe życie, mam taką teorię, że całe życie, tak jak postępujesz, wyryje się na twojej twarzy, jakby postawić ludzi, którzy mają 80 lat. To on chyba nie kończy obiadu po dwóch posiłkach. Że dorodny? Troszeczkę otyły, chyba. Jest wegetarianinem, napisany na Wikipedii. Nie wierzę. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na tych, którzy oglądają, a nie słuchają, że w tle, tak jak my tu siedzimy, rozmawiamy, są dwa bukiety żółtych tulipanów. I to nie jest przypadek, że strona Hołowni jest żółta. I namawia się ludzi, żeby robili sobie zdjęcia z żółtym jako... Aż stuknąłem mikrofon. Ale bardzo ładnie w ogóle ta strona wygląda. Ja już powiedziałem, jak pierwszy raz zobaczyłem. I bardzo dobry też ma system płatności wspierania. Chodźmy już dalej, bo ja już nie mogę. Dobra, zostawmy to. To kto na następny? No jak to kto? Nie. No to by trzeba było po wynikach, nie? Albo, no nie wiem. No, bierzemy Biedronia, mam w... Dużo. Mam go w... Nie mam dużo. No dobrze. Mam go w kolejnej, jako kolejną pozycję. Zaczynasz? Tak, mogę zacząć. Ja bardzo lubię Roberta Biedronia. Przede wszystkim dlatego, że on jako chyba jedyny z polityków, których widziałem przez ostatnie, nie wiem, 10 lat. 10 lat. To jest 10? 10? 10 lat. Nie, to paręnaście. Paręnaście lat. W zaokrągleniu. Jakby 10 przekroczyło 10 jeden dzień, to już mogłeś powiedzieć, że paręnaście. Paręnaście lat. Bo inaczej nie to widziałem, było kilka. Nie widziałem kandydata albo polityka, który mógł, poszedł gdzieś znikąd, bo on nie jest ze Słupska. Poszedł, wystartował w wyborach. Strosna. Wygrał wybory prezydenckie w Słupsku i odniósł tam sukces, do którego nawet opozycja się nie może przypierdolić. Tak. I takiego czegoś nie widziałem. Tak jakby. Tak. I teraz przeglądając na przykład stronę Biedronia, można ta część związana z jego działalnością w Słupsku, on też robił inne rzeczy, bo on działa na rzecz organizacji walczących z homofobią. No kobiet. Prawa kobiet. Wiele rzeczy, ale w Słupsku zrobił coś od A do Z, zaczynając od A, myśląc jako A równe się zero. Czyli nic nie miał, nic znaczy, nie osiągnął. Miał minus, bo minus, nie wiem czy pamiętasz, bo może nie pamiętasz, bo nie oglądasz telewizji, ale były głosy takie podjudzające w kierunku Biedronia, że gej, że jak to, że LGBT, że zaraz wiesz, gej to pedofil, to dzieci nasze będą krzywdzić w Słupsku. Czyli on właściwie zaczynał, jego A to było na minusie. No właśnie. I wyjechał z tego, wprowadzając tak jakby, można mieć obietnice. Miał jakieś pewnie obietnice, ja nie wiem jakie miał przy wyborach, ale miał na pewno jakieś obietnice i no naprawdę dużo zrobił. Przede wszystkim, ale abstrahując od tego, co zrobił, bo to mogło się akurat złożyć, że nagle przypadkowo Słupsk tam dostał dużo pieniędzy, przypadkowo wszystko się poskładało. Ale według mnie, co najbardziej mi zaimponowało w jego historii słupskiej, to, że zjednoczył dwa obozy, PiSu i PO. Czyli tam cały magistrat, Rada Miasta, ona grała w jednej drużynie. I celem tej drużyny było lepsze działanie miasta. Wprowadził obniżkę o 20% pensji.
pensji swojej i pensji każdego radnego. U siebie chyba zszedł z 12 tysięcy do 10. Co dalej? Dalej obniżył dług miasta. Wprowadził... Zaraz sobie zobaczymy tutaj. A w tym czasie Krzyk poszedł do toalety. No. Jesteś. Ja otwieram ten, bo jak mówię z pamięci, to mówię z niczego i zapomniałem. Właściwie można by powiedzieć, no, ale tego jak Słupsk się zmienił, że on zastał Słupsk drewniany, a zostawił murowany. I to też zostawił Słupsk. Były takie sondaże prowadzone, jak się żyje ludziom w różnych miastach, i Słupsk miał bardzo dużo, bardzo dużą... Jedziesz. Ja też pójdę się oddać. Bardzo dużą satysfakcję z życia tam w tym Słupsku. No może nie tak jak w Sopocie, bo chyba w Sopocie ludziom się żyło najlepiej zawsze, ale tam on doprowadził do tego, że właśnie ludziom się żyło dobrze i ludzie go polubili, pomimo że właśnie on nie był ze Słupska, co na początku w ogóle było, ludzie pili do niego, że nie jest ze Słupska, jak ktoś spoza Słupska ma być prezydentem, a później tych ludzi do siebie przekonał, spowodował, że pojednali się, powiedzmy, na rzecz Słupska ludzie z przeciwnych obozów i tam zaczęło to jakoś funkcjonować. I tu obwodnica, i inwestycje, i tak dalej. Więc on na pewno dowiódł na mniejszym szczeblu, że był takim właśnie, był prezydentem Słupska, który odniósł sukces i to można by, powiedzmy, że ekstrapolować, trudne słowo, na sytuację w Polsce. Że będzie prezydentem Polaków, będzie prezydentem Polski i tak ładnie zrobi, jak zrobił w Słupsku. Myśmy wybrali moment na odlewanie się, kiedy jest najciekawszy kandydat. No jest to bardzo, ciekawy kandydat, który właśnie działał i jest europosłem. Działał społecznie i na rzecz właśnie i praw kobiet, i takiego no, ocieplenia wizerunku LGBT, które w Polsce jednak jest i było i jest nadal uznawane za tożsame z seksualizacją, homoseksualizacją dzieci i tak dalej. Mhm. No i do tego dobrze wygląda, trzeba powiedzieć. Otyłość jest mu chyba obca, mimo... Nie wygląda na jakiegoś szczypiora, ale dobrze wygląda. Nie, ale jest zadbany. Poza tym dobrze się wypowiada. Teraz wcześniej, początek jego kampanii był taki, że on był bardziej łagodny, a teraz widać, że też pokazał pazur. Tak, ale to chyba jest... No, ja pamiętam taki wywiad jakiś z nim chyba pół roku temu, nie, może więcej. Był w takim samochodzie. Onet robi takie samochodowe wywiady. Kto tam jeździł? Kuźnier? Nie. Chyba tak. I był wywiad z nim i on miał się wtedy wypowiedzieć na temat rządzących. Rządził wtedy PiS. On nie powiedział ani jednego słowa na temat prezesa Kaczyńskiego. On był po prostu tak asertywny. Nie chciał... I to mi tak zaimponowało. Ale wydaje mi się, że jednak doszedł do wniosku i tak jakby kampania prezydencka, ona się naprawdę, to jest taki, jak dla mnie to jest poniżająca kampania, że jednak jak nie oplujesz konkurenta, to nie masz szans z nim. Musisz. No trochę żółci musi być. Najbardziej polskie słowo w Polsce, czyli żółć. Wszystko złożone z polskich znaków i jeszcze oddające takie właśnie polską żółć. Ale zobacz, uzyskał rozgłos. Jako prezydent zrezygnował z samochodu służbowego na rzecz roweru lub komunikacji miejskiej. Odebrał urzędnikom dodatki na benzynę, czyli to, co zawsze teraz Prawo i Sprawiedliwość też zapowiadało, że zmniejszy się ta biurokracja, że zmniejszą się nakłady na No już, na już widzę prezesa Kaczyńskiego, który wsiada na rower z rana i zapierdala na wiejską. On w ogóle jakoś mało sprawny jest w ogóle, bo te filmiki z Sejmu to wyglądają tak, jakby on ledwo na nogach stał, no ale to już nie ma co spekulować. Ale też byś ładnie nie chodził, jakbyś miał taki upierdolony garnitur codziennie. No trochę ma taki, jest taką fleją trochę, no.
No i zobacz, to jest właśnie na swoim szczeblu zmniejszył tą biurokrację, nakłady kapuściane na właśnie dodatki benzynowe, limuzyna, później to jest, że wyremontowano w 2 lata 460 mieszkań, w tym 200 pustostanów. W czasie kadencji, oczywiście to może być koincydencja, zmniejszyło się bezrobocie w Słupsku z 11 na 4%, ale taka inicjatywa jak na przykład to, co piszą, czerwona kanapa. Kanapa wystawiona na ulicę miasta, aby każdy z mieszkańców mógł porozmawiać z urzędnikami. No piękna inicjatywa właśnie, że ten urzędnik jakiś, to nie jest jakiś tam gość, do którego nie można się dostać gdzieś tam w urzędzie, tylko na kanapce z nim porozmawiać. Pokazanie takiej ludzkiej strony, tej machiny. A machiny, ludzie nie lubią machiny. Tak. Nie, mi się wydaje, że na pewno to jest troszeczkę podkologowane to co te informacje. Czyli dobrze zadbał o swoją Wikipedię. Oczywiście, to też oczywiście trzeba mu przyznać. Ale no tak dużo pozytywnych rzeczy i tak, jeżeli na przykład opozycja szuka jakichś negatywów, to no ciężko jest znaleźć te negatywy w jego rządzeniu, bo coś mu się nie udało. No ale jak mu się udało tyle aż rzeczy przepchnąć, no to... Siłą rzeczy. Jedyny, nie ma porażek ten, tak jak w chirurgii. Nie ma powikłań ten, kto nie operuje. Czy jak nie chcesz mieć powikłań, to nie, po prostu nie, albo jak nie operuj. Albo jak w życiu poważnych ludzi. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Dokładnie. Dokładnie. No dobra. Sukcesem jest też z dobrym wynikiem, jak na nowo powstałą partię, wejście Wiosny do parlamentu. A Wiosna w ogóle fajna nazwa. Wiosna Biedronia. No, spoko. I jakby to jest taki bardziej przyjazny młodym ludziom ruch lewicowy. Mm-hmm. Nie? Czyli są SL-duchy, staruchy i jest Wiosna, która jest, można powiedzieć, taka Wiosna Lewicy. Że tam zima komuchy siedzą w tych swoich jaskiniach i taka Wiosna. Poglądy, które też odpowiadają tym, którym bliskie są te poglądy lewicowe, ale jednak właśnie z takim świeżym powiewem. No tak. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem tych nazw i formacji politycznych, bo według mnie powinno się to podzielić na tacy partia postępowa i partia konserwatywna. I one by miały na przykład kolor niebieski i czerwony, tak jak wstono. I tak jakby na chuj tworzyć tyle nowych formacji, bo wprowadzasz tak jakby zamieszanie w to wszystko. Na przykład ostatnio się dowiedziałem, że jest coś takiego jak porozumienie Jarosława Gowina, że to jest partia polityczna. Że Gowin nie jest z PiSu. Tak. To był dla mnie szok. Ja też szczerze mówiąc, to już tak długo trwało te tam pisowskie czwarte zlodowacenie, że ja też już w ogóle zapomniałem, że to się, że ta koalicja taka Prawa i Sprawiedliwość Plus, no. To tam są też niby inni. W Polsce w ogóle jest podobno tak, że jakby te partie polityczne są sobie zbliżone o tyle, że one nie odbiegają oprócz takich, no, na przykład Konfederacji, ale że tam Platforma i PiS i te takie partie, one są bardzo blisko i tak centrum z takimi małymi wyskokami w kierunkach tam prawicowym i tak dalej, ale to, gdyby się nie kłócili, to można by porównać ich poglądy w wielu kwestiach i by były zbliżone. No ja bym zrobił dwie partie, niech oni sobie tworzą sobie pod grupy na Facebooku, na Messengerze i tam sobie nazywają to, żeby nie marnować naszej uwagi. I bym zrobił tak, że jest partia postępowa, która chce wprowadzać nowe rzeczy i chce iść do przodu, a ta druga strona niech będzie taką partią weryfikującą, która by po prostu dawała nam tym postępowym jakiś taki moment sprawdzenia, czy na pewno ten postęp jest okej. I jakbyśmy tak współpracowali między sobą, to by było dobrze. Ale jakbyśmy tak teraz płynnie, jeśli mowa o partiach, to jakbyśmy tak płynnie teraz trochę zboczyli z kursu i wyskoczyli na chwilę do kandydata Żółtka. Żółtka? Tak. Okej. Okay. Dlatego wyskoczyć na chwileczkę tylko i powrócić do tego głównego nurtu, bo Stanisław Żółtek między innymi jest założycielem partii Polexit. Jest taka partia. Jest partia Polexit i jest działalność polityczna. W ogóle bardzo mało ma Stanisław Żółtek napisane. Ma działalność polityczna. Najpierw był w Unii Polityki Realnej.
później Unia tam Wolności, Unia ale później też Liga Polskich Rodzin i ostatecznie Kongres Nowej Prawicy. Wiesz, że to jest Unia UPR, to jest taka czarna flaga z niebieskim krzyżem, to jest Korwin. I jego poglądy są dość takie radykalne, na przykład jeśli chodzi o Unię Europejską, i dlatego w styczniu 2019 ogłosił powstanie nowej formacji politycznej pod swoim kierownictwem eurosceptycznej partii Polexit. Czyli chcesz powiedzieć, że Korwina nie ma w wyborach, ale jest. I zawsze będzie. Au. Czyli właśnie a propos tego, jak dużo jest tych różnych partii, no jest też na przykład partia Polexit. No i wiadomo, co w niej chodzi, ale bo chodzi o to mniej więcej, co właśnie korwinowcy Konfederację. Zresztą on startował do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2005 z listy Platformy Janusza Korwin-Mikkego. No i taki o właśnie Stanisław Żółtek, który podczas debaty jakoś też za bardzo nie zachwycił, jeśli chodzi o otyłość i wygląd. To, co było jednym z naszych kryteriów, chociaż rzeczywiście no nie można tak, nie może być to decydujący faktor, ale no, on tym sobie punktów nie dodaje. Dalej. Ciekawe jakby... Dobra, ja wstrzymam się tak na ten głos. To kończymy Biedronia? Czy może masz jeszcze coś do powiedzenia na Biedronie? Nie. O Biedronie? Nie. Ja mogę się zdradzić, że to jest mój kandydat na pierwszą turę. No, ja się ostatnio dowiedziałem. Ostatnio się dowiedziałem, że właśnie to nasz wspólny, można powiedzieć, kandydat. Ale tylko dlatego, że jednej rzeczy, to też chyba o tym rozmawialiśmy, że bezsensowne jest wchodzenie w taką dyskusję typu: nie głosuj na tego kandydata, ponieważ on nie jest w czołówce. On na pewno nie zdobędzie. Gdyby z takiego założenia nie wychodzili wszyscy ludzie, no to wtedy były ciekawe wyniki wyborów. Wtedy na przykład nie trzeba było kupować zmodyfikowanych telewizorów, żeby słupek Andrzeja Dudy w TVP zmieścił się w twojej ramce. Dokładnie. Tak, no ja też tak, ale dopiero zacząłem być bardziej świadomy obywatelsko-wyborczo właśnie, jak przestałem się kierować, patrzeć na to, a ten sondaż pokazał tak, to lepiej zagłosować tak, bo w drugiej turze tak. Nie, jeżeli podobają ci się poglądy danego kandydata, to wybierz go. O to właśnie w tym chodzi. Jeżeli wszyscy by tak postępowali, to zupełnie byłyby inne. Pewnie wyniki wyborów różniłyby się o tam, nie wiem, 5, 10, 15 punktów procentowych. I wtedy taka na przykład debata, której nie widziałem, by nie miała sensu, bo ona nic nie wnosi do dyskusji, tylko ona wypacza ci obraz człowieka. Bo obrazem człowieka nie jest to, co on zrobi w debacie, która ile godzinę trwa? Ważne, że każdy na wypowiedź na bardzo ważne tematy miał minutę. No, to czy to ma wpływ na 10 lat ostatniego twojego życia politycznego? Ta debata jeszcze pełniła inną funkcję trochę, bo ona była szansą kandydatów na pierwszy raz pokazanie się, przynajmniej w niektórych przypadkach. No to co? Kto następny? No ja mam Kamysza, czy może kogoś innego? Może być Kosiniak, Kamysz. No, to jest twój brat lekarz, więc... Ja właśnie chciałem powiedzieć, że jak lekarz, to już źle. O, dzwonią do nas. Przepraszam. Ktoś się przebił przez księżycek. A wiesz, że tak? Mhm. Ojoj. Aha, bo może mam, że pozwalaj na dzwonienie z faworytów. No tak. Okej, przepraszam za to. Nie ma problemu. Jedziemy dalej. Kamysz. No ja mówiłem, że lekarz to już źle. Koniec? Ukończył kolegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest internistą. Pracował jako asystent. Pracował w klinice. Napisał. Jest doktorem nauk medycznych. Coś, co pewnie ja nigdy nie będę. A ciekawe, jakby mu zrobiło na kampanię wyborczą, która dotychczas nie wygląda za dobrze, tak? Z tego, co mi mówiłeś? Znaczy, on jest dość widoczny. Był swojego czasu na drugim miejscu w sondażach. A to wyobraź sobie, jak on by, jakby jego kariera wyglądała, jak on by powiedział
Olewam kampanię, idę pomagać w szpitalu. Mimo tego, że u nas w większości szpitale nie są przeładowane, nawet te jednoimienne, covidowe. Nie są absolutnie przeładowane. To by zrobił taki no taką stand. I by powiedział, że jego wybory nie interesują, on idzie pomagać ludziom. Jak chcecie, to zagłosujcie na mnie. Jak myślisz? Byś poszedł za takim? Nie. Okej. Okay. No to chuj. Nie, bo ja nie będę na przykład sympatyzował z nim tylko dlatego, że nie jest lekarzem. On w ogóle też trochę tak poprzedni, bo on w ogóle jest liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego poprzednikiem był Janusz Piechociński i to wcześniej PSL był taką partią ludową w domyśle rolniczą. A teraz nagle na jej czele stoi lekarz. Też... No nie wiem. PSL już od dłuższego czasu stracił chyba swój wyraz taki. Tam on nie jest taki jednoznaczny. Tam się po prostu... Tak, kiedyś to było takie utożsamiane jakby z rolnictwem i z rolnikami. Teraz przestało do końca taki być. No jest taka ewolucja na pewno partii. Patrzę, co tutaj piszą, jeśli chodzi o jego osiągnięcia. Jest wykształcenie, działalność polityczna. Wyniki wiadomo wyborcze. Skąd nazwisko, Rada... czy przejął pożanie? A coś wiesz na ten temat? Nie, tak się strzelam. Polski lekarz, samorządowiec, polityk, doktor nauk medycznych, minister pracy i polityki społecznej w latach 2011-2015. No popatrz, to rządy PO, tak? PO-PSL. Czyli, no właśnie, czyli tak? jakieś doświadczenie ma. Kandydował do Rady Miasta Krakowa, był radnym, był w... Nie dostał się do Parlamentu Europejskiego i od dwóch kadencji jest posłem na Sejm. No. To właściwie, jeśli chodzi o osiągnięcia, to jest mistrz riposty szkła kontaktowego w 2018. Kto prowadzi szkło kontaktowe? Sianecki. Nie wiem. Oni zawsze tam siedzą i zwracają się do siebie per pan, proszę pana, proszę pana, a. proszę pana. Ja akurat... A co prowadzi Monika Olejnik? Kropka nad RZ. A, kropka okay. nad I. Okej, okay, bo miałem takie przemyślenie na temat tego, że ta cała dyskusja polityczna idealnie się wpisuje w osobę Moniki Olejnik. Agresywna i mało merytoryczna. Przede wszystkim, że ona jest ten, że Monika Olejnik ogólnie jest takim, ona jest kojarzona z taką dyskusją polityczną i chodzą. Właśnie z taką złą dyskusją polityczną, czyli z taką, jest tam, jest uosobienie takiej polityki agresywna, antymerytoryczna, opryskliwa i otyła. Nie, otyła to ona nie jest. Nie jest? Nie, to jest taka... To zależy właśnie, jak się różnie bywa. Patrząc na Google Images, to różnie bywa, jeśli chodzi o... Ona ma szeroką twarz. Tak, tak. A tutaj jest nawet zdjęcie w kostiumie, w stroju kąpielowym. Gdzie? A nie idźmy w tą drogę. Skupmy się na Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. Kosiniak-Kamysz. Dobra, czyli nie można za bardzo powiedzieć o jego działalności politycznej, oprócz tego, że był ministrem pracy i polityki społecznej. Nie piszą tutaj za bardzo... Co osiągnął? Czyli krótko mówiąc, słabo ogarnął swoją Wikipedię. Ma 29 przypisów, ale tutaj za bardzo o jego osiągnięciach tutaj nie ma. Bo w sumie co ma innego osiągnąć lekarz? Lekarz to tylko i tak się cały czas męczy, wypala i zazwyczaj wchodzenie lekarzy w politykę nie kończy się dla nich jakimś spektakularnym sukcesem. Patrz, minister Szumowski. Arłuki był całkiem spoko. A przynajmniej teraz mówi nam o cenach leków refundowanych. Bartosz mówi. No. Jak bardzo byśmy chcieli, to na podstawie strony na Wikipedii nie bardzo się da coś więcej powiedzieć. Ale mnie dziwi to, że no taka duża formacja polityczna jak PSL nie może znaleźć kandydata, który by miał jakąś taką historię, która by go... Może mają tam jakieś układy, układziki. To na pewno jest szef partii. Kto może być na
kandydatem na najwyższy urząd w państwie, jeśli nie przewodniczący partii. Może tak. Nie wiem. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy zatytułowanej Związek zmienności genu kodującego cyklohydrolaza GTP pierwszą z funkcją śródbłonka naczyniowego u chorych z cukrzycą typu drugiego. On powinien się mądrzyć w momencie tej pandemii, powinien czytać... On się mało mądrzył lekarsko. Mało się mądrzył. Tak, no, też, mało się mądrzył lekarsko. Może po prostu jest dobrym lekarzem i wie, że jak to nie są jego kompetencje, to nie będzie o tym gadał, a nie, że zadzwonią z TVN-u do rezydenta z oddziału rehabilitacji albo dermatologii, będą się go pytali o koronawirusa i jako traktowali jako wyrocznie. Może tego chciał uniknąć. Tak. Natomiast jeśli chodzi o debatę, to właściwie w pierwszych kilku rundach każda jego odpowiedź się wiązała z tym, że wjeżdżał na Andrzeja Dudę i PiS i w pewnym momencie zrobił coś, co kiedyś było bardzo modne w Sejmie, czyli w Sejmie przychodzisz z rekwizytem i pokazujesz go na mównicy sejmowej i on pokazał długopis Andrzeja Dudy, taki wielki długopis chyba z Jarosławem Kaczyńskim na zdjęciu na tym długopisie, czyli przyszedł z rekwizytem. Słabo. Next. Słabo. Dobra. Next. Bosak. O Jezu. Widziałeś pierwszą rundę debaty i tam było, jakie byłoby pierwsze państwo, do którego złożysz swoją oficjalną wizytę, kiedy zostaniesz prezydentem. I czekaj, mam problem. Bo wpisałem Bosak i mi się otworzyło długi drąg zakończony metalowym hakiem i grzegotem, szpikulcem. To właściwie prawie by pasowało. Jak on ma na imię? Nie jest zbyt... Krzysztof? Nie jest, tak. Nie jest Krzysztof. Łatwo zapamiętać, nie? Mam tak samo. Dobra. No mów. Dokąd on by się wybrał i on jako pierwsze miejsce swojej podróży jako prezydent wybrałby się do Węgier. Do Węgier, które według tych dwóch ratingów przestały być państwem całkowicie wolnym i demokratycznym. Czyli... On pojechał i się spytał, słuchaj, my tu chcemy zrobić małą rewoltę, bo chcemy naprawdę zrobić wszystko, zmienić. Daj jakiegoś tipa. Słuchaj, Orban, jak zrobić, żeby Korwin był tak zajebisty jak ty? Bo my mamy taki syneczek jego, nie? Korwina. No, nie, on w ogóle, chłopak jest... No mnie on przerażał od zawsze. Ja go pamiętam jako przewodniczącego Młodzieży Wszechpolskiej. Wtedy tej Młodzieży Wszechpolskiej, która... Rzucała kamieniami w sympatyków Biedronia. Dokładnie. W ogóle, no generalnie wtedy było najlepiej u nich. I on jako taki grzeczny chłopaczek, ulizany, on się tłumaczył z tego wszystkiego. Mówił, że to nie jest tak. To nie jest tak. Ale tak studiując jego życie, to widać, że nie skończył żadnych studiów, ale zaczynał wiele. I wczoraj sprawdzając to, natrafiłem na jego wypowiedź, w której on powiedział, że według niego nie trzeba, że to nie ma sensu kończyć studiów, żeby dobrze robić politykę. Czy coś w ten deseń. Ale umniejszył studia. Tylko wydaje mi się, że on nie zaczynał jakichś ambitnych studiów. On nie studiował matematyki, nie studiował medycyny. Studiował zaocznie ekonomię w SGH. Studiował zaocznie filozofię na prywatnej uczelni. Odbył kurs dziennikarski, studiował architekturę na PW. Żadnych z wymienionych studiów nie ukończył. Czyli nie zadbał za bardzo o swoją Wikipedię. Tak, ale potem powiedział, że zaznaczył, że według niego nie ma znaczenia skończenie studiów. Tylko tak sobie myślę, że jaki to daje przykład, że on dalej, czytając dalej, wystąpił na przykład w Tańcu z Gwiazdami. Tak. Ja na przykład studiowałem, studia nie zajęły mi całego życia tego studenckiego. To był dodatek dla mnie. I jakoś skończyłem studia. I wiele osób mogłoby skończyć studia i on też by mógł skończyć studia, gdyby się wykazał jakimś sprytem, jakąś inteligencją. A on wolał na przykład pójść do Tańca z Gwiazdami, chyba z tym czasem.
i nie skończyć czegoś. A wydaje mi się, że skończenie studiów to nie jest tylko sama nauka, co też zakończenie, zrobienie jakiegoś, zamknięcie czegoś do końca. Bo on czegoś, też, co by się oczekiwało od no tak, prezydenta przyszłego. No bo patrz, on nie zaczął jednych studiów i ich nie skończył. Tylko cztery. Czyli gdzieś jakieś wchodziło mu po głowie, że zrobię coś, a potem może nie, a potem może tak. Więc to dużo mówi o człowieku. Co zawarł jeszcze? Związek małżeński z Kariną Walinowicz, prawniczką, analityczką oraz koordynatorką Centrum Wolności Religijnej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Ordo Iuris, czyli tam też, gdzie jest ta Kaja Godek. Kaja Godek? To ta od prac nad projektem obywatelskim dotyczącym aborcji w największym hicie pandemii. Aha, dobra, już wiem. No i tak. Wyniki wyborcze też niezbyt ciekawe, bo tak sejmik województwa z ramienia Ligi Polskich Rodzin nie dostał się 2-2. Później Liga Polskich Rodzin do Sejmu 2-5, tak, ale później Sejm szóstej kadencji nie, Parlament Europejski nie, Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie, Senat nie, Prezydent Miasta Zielona Góra nie, Sejmik Województwa Mazowieckiego nie. Sejm kadencji Konfederacja, Wolność i Niepodległość. No, jak dla mnie to taki typowy narodowy polityk. Bardzo takie wąskie spojrzenie, chowane w tych samych wartościach, nic poza tym i tyle. Żeby się nie za bardzo nie trzeba było zastanawiać. Ale jak już jesteśmy na chwilkę przy Konfederacji i Bosaku, to dzisiaj warto wspomnieć Grzegorza Brauna. Ja dzisiaj widziałem filmik, była aferka. Był Grzegorz Braun z megafonem, otoczony przez takich między innymi łysych panów i krzyczał w niebo głosy przez ten megafon do policjantów, że jestem posłem na Sejm, to są asystenci posła na Sejm, którzy pomagają mi w wykonywaniu mandatu posła, i krzyczał ratunku, ratunku, a na to asystenci szarpani przez policjantów mówili: nie wykrzywiaj kurwa kutasie jebany, co to kurwa ma być? Tacy właśnie miał takich swoich asystentów i tak się zastanawiałem, czy na przykład on do nich jak nie wykrzywiaj kurwa, on szczęść Boże, dobrze. No, narodowcy są tacy wyjątkowi. Wyjątkowi, inna para kaloszy zupełnie. Inna para kaloszy. Ale mi się wydaje, że oni są na tyle wyjątkowi, że jeżeli by się prowadziło politykę takiego dialogu, to dałoby się z nimi dogadać. Na przykład to by mogli być goście, którzy nie będą przeciwko jakiejś ustawie, która ma sens, jeśli chodzi o powiedzmy przedsiębiorców. Bardziej bym się spodziewał sprzeciwu, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, ale jeżeli coś na przykład byłoby w interesie Polaków w takim sensie gospodarczym, myślę, że można by liczyć na to, że oni na przykład swój głos by dołożyli do czegoś, co ma sens, co zrobi Platforma czy PiS. Tak mi się wydaje. Bo ogólnie zawsze były takie quizy na to, quiz na twoje poglądy polityczne, tak. I zawsze każdemu wychodził Korwin. Ale masz kolegów. Ale no każdy to miał. Tutaj pokazuje, Iska pokazuje też, że ten. No bo tam były takie. Czy jesteś za rozdziałem kościoła od państwa? Dokładnie. Czy chcesz, żeby wszyscy płacili gówno podatki? Albo coś w ten deseń. No. Ciężko się z tym nie zgodzić. Tylko... Czy jesteś za tym, żeby można było sobie gwałcić kobiety i żeby one głośno nie krzyczały, to wtedy będzie luz. I jak na to odpowiadasz tak, to od razu już Bosak do ciebie, już cię Bosakiem swoim łapie do siebie. No tak. Ale wy mówiliście, że on świetnie wystąpił w tak, debacie. Tak, moim zdaniem top 3, jeśli chodzi o tą debatę. Mówił bardzo konkretnie, odpowiadał na pytania i pomimo, że jego poglądy były dość radykalne na niektóre kwestie, to on też cały czas trzyma swoją linię. To nie jest taki gość, który raz powie to, raz powie tamto, tylko porównując to z jego wcześniejszymi wystąpieniami, trzymał linię i też dobrze się prezentuje, mówi. To chyba jest główny argument wyborców tych narodowców polskich, że oni zawsze mówią, że mój narodowy polityk Korwin ma takie same poglądy od zawsze. Że Korwin, tego nie można mu odmówić. Że Korwin jest po prostu konsekwentny i nie lata jak chorągiewka.
Oczywiście można, nie można odmówić, ale no jednak jeżeli chcesz, żyjemy w tym państwie wspólnie i trzeba dochodzić do kompromisów jakichś i wypracowywać jakieś wspólne drogi. I to się chyba nazywa specjalistycznie polityka, nie? No i jakby on nie budzi za bardzo zaufania, jeśli chodzi o godzenie jakichś zwaśnionych rodów. No. No nic, no. Wiesz, jakie on ma poparcie? W sondażach? No. Nie, bo mnie tam interesują te pierwsze dwa. Okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi, przyznam się. To jak cię... Jakby włączyć, można włączyć. To jak cię interesują pierwsze dwa, to przejdźmy do pana Jakubiaka. O, kandydat Jakubiak, to jest inna para kaloszy. Zacznijmy od tego, że w ogóle jego obecność w wyborach prezydenckich też wzbudziła kontrowersję. Na przykład wpiszesz kandydat Jakubiak. Pierwsza rzecz, która w Google jest podpowiadana, jak kandydat Jakubiak, w cudzysłowie, zbierał podpisy. Mm. I tu ktoś bardzo, bardzo ostro się wypowiedział w polityce. Polityka też się stała dość mocno radykalna w innych tam kierunkach. Ale Czasopismo, tak? Czasopismo. Jest napisane łżekandydat w łżewyborach. Tak można podsumować historię politycznych, bo tylko pozornie prezydenckich, aspiracji narodowca Marka Jakubiaka. Tak go pojechali. W każdym razie, że podpisy poparcia przynieśli mu ludzie podpisane. Że nagle zjawiły się kartony i tam były podpisy. Trzeba powiedzieć, jeżeli to jest przedsiębiorca, a jest, bo jest właścicielem browaru dużego, który produkuje alkoholu dużo. My sobie możemy tam gadać na prawo i lewo, jaki to jest browar. Jest to browar Jakubiak. A dokładnie piwo Ciechan. Browar Jakubiak. I też. A wystawiamy mu jakąś fakturę i wysyłamy za segment sponsorowany? No nie wiem, bo jak tak dalej jeszcze dalej będziemy po nim jeździć, to i... No to ustalmy, że nie będziemy jeździli. Wtedy... Poza tym tu jest tak, specjal, Miłosław, nie ma Ciechana. No tak. Natomiast jest też whisky Jakubiak. Zajebista butelka, taka karafa, na nim jakieś tam gałęzie drzewa i wielki napis Jakubiak, polska whisky. Niewiele jest polskich whisky. Ale to pierwsze, co mi zwróciło uwagę, że on ma chyba... Dzisiaj przez ten ogrywek puściłeś mi debatę i pan Jakubiak w odpowiedzi na zadane pytanie w debacie nakreślił i tak jakby zaanonsował ludziom, że prezydent Jakubiak, wypowiadając dokładnie te dwa słowa obok siebie, by zrobił tak i tak i tak. I to dało mi do myślenia, że jak dobrze poszukamy, to znajdziemy obraz pana Jakubiaka w jego biurze. Ale co znaleźliśmy? Znaleźliśmy coś znacznie lepszego, bo jak się wpisze Marek Jakubiak i włączy się grafikę, to jest tam on... No nie, tutaj to trzeba wpisać Marek Jakubiak biuro, bo chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda jego biuro. I jak się wpisze Marek Jakubiak biuro, to... Nie, to też nie to. W każdym razie, jak się kliknie Marka Jakubiaka, to w którymś momencie on pojawia się na zdjęciu, wygląda jak Zagłoba z kuflem piwa. Taki w stroju, takim sarmackim. Takim szlachcica. Przepraszam, może szlachcica. Może usunęli to zdjęcie? Na pewno jest tutaj, ma zdjęcie z posłanką Schmidt i husarzami. Ona, to się wcześniej... Z tym się wcześniej nie spotkałem. Nie, może nie wszliśmy tam dalej, bo jeszcze zaraz... A wiesz, kogo ma obraz Jakubiak w tym? Jaki to jest obraz? Wydaje mi się, że marszałka Piłsudskiego ma. Nie wiem, może tego ojciec... Nie, też nie wiem. Wąsa. W każdym razie, jak też poszukując różnych tam informacji na temat kandydata Jakubiaka, beczki pełne... Pisze Super Express. Beczki pełne whisky i piwa. Osobista łazienka z paprotką. Kurwa. I klimatyczny gabinet, w którym kurwa, można mam. Się też... Patrz. To jest on z matką. Karol, powiedziałeś, że na pewno on w swoim biurze ma zdjęcie siebie. Nie, portret powiedziałem. Malowany. Portret, przepraszam. Tak. I co? Zgadza się? Tak.
Beczki pełne whisky, piwa, osobista łazienka z paprotką i klimatyczny gabinet, w którym można się też przespać po męczącym dniu, wykrzyknik. Tu na co dzień urzęduje Marek Jakubiak. Złoto. Złoto ten... Słuchaj, myślę, że obawianie... Dobra, mam go. Udało się. Pięknie, pięknie. Wygląda jak Napoleon Bonaparte. No, whisky to. Nie, widać, że tam jest lekki przerost ego. A czy może wrócimy do tego, jak omawialiśmy poprzednich kandydatów i coś powiemy na jego temat na podstawie jego Wikipedii? No, przedsiębiorca. Ukończył szkołę chorążych na kierunku eksploatacja statków powietrznych na Wydziale Lotnictwa oraz policjalne studium zawodowe na kierunku organizacja pracy kulturalno-oświatowej. Był żołnierzem zawodowych sił zbrojnych PRL, a później sił zbrojnych RP. Proszę. Zna dryl. I on tak mówi, jak mówi, to też czuć taki dryl właśnie, troszkę takiego smaczku, takiego drylu wojskowego. No. Nie, no, przedsiębiorca nie jest zły, ale no troszeczkę... Jest radykalny, też jest homofobem, jest takim no, ostrym narodowcem. Może niech zostanie po prostu przy robieniu. Piwo jest całkiem niezłe. Whisky chyba... Wiesz co, naprawdę mam ochotę spróbować whisky Jakubiak po tym, jak o nim poczytałem, ale to jest tak? Właściwie wszystko, nad czym mam ochotę z jego udziałem. Jebnąć Ciechana i spróbować tej whisky. Ja myślę, że ona będzie straszna berbelucha. No nie wiem. Nie, chodźmy do następnego kandydata. Ciężko jest coś więcej powiedzieć. No, był w wojsku, jest homofobem, narodowcem i ma browar Jakubiak. No. To by było na tyle. Dziękujemy, panie Marku. Tak, dziękujemy. To kto nam jeszcze został? Kandydat Żółtek już był. Właściwie został tylko jeszcze jeden kandydat. A Piotrowski? No właśnie on. A jeszcze ktoś? A Tanaj... No tak. No bez Tanajno. Paweł Tanajno. Młody chłop, 75 rocznik, polski przedsiębiorca oraz działacz polityczny, kandydat na prezydenta Polski w wyborach 2015 i wyborach 2020. Zobaczmy, jaki był wynik pana Pawła w wyborach 2015. 0,20%. Był to najgorzej uplasowany kandydat. Nie, co ciekawe, to jest przedsiębiorca, bo mało jest informacji w internecie o tym, że on był właścicielem tej sieci sklepów Sferis, ale potem ona weszła w struktury chyba spółki Action SA, czy takiej dużej polskiej korporacji zajmującej się sprzedażą sprzętu komputerowego. I tam znalazłem trochę informacji na temat tego, jak się sądził z nimi o udziały. I w końcu chyba dostał jakieś, poszli na ugodę i dostał jakieś pieniądze. Ale i bardzo tak jakby duża jest jego tego działalność polityczna. On się mieszał w Ruch Palikota, w PO był. Tak jakby jest wiele lat coś tam robi w tych strukturach partyjnych. I w tym kolesiu brakuje mi tego, żeby... Tak jakby nie ma jasności, tak, na przykład tak samo jak ten Jakubiak. Oni nie sprzedają tak jakby swojej historii sukcesu przedsiębiorstwa jako, albo tutaj w przypadku tego pana Tanaino, jako predyspozycji do objęcia urzędu prezydenta. Nie widzę tutaj u niego tych predyspozycji. A propos tego, co mówiłeś do Palikota, to nie wykazał, był szlachetny, ale nielojalny. To zobacz, co zrobił z Palikotem. Problemy finansowe ruchu poparcia Palikota Paweł Tanajno ujawnił w wywiadzie dla Tygodnika Wprost, za co został pozwany w trybie wyborczym. Taka ciekawostka. Jak próbowałem, bo tam było... spółka taka, spółka siaka. Nie wiem, nie znam się tak ani na tym rejestrze, ani nie znam się za bardzo na byciu przedsiębiorcą, ale czy to jest normalne, że jak wpisujesz nazwy tych firm, którymi on się zajmował, czy tam
nie wiem, jaką funkcję tam pełnił. Ale czy to jest normalne, że jak wpiszesz w Google, to ci wychodzi tylko miliard stron, gdzie są linki do numeru KRS? To nie jest. To nie jest dobre, bo jak sobie wpiszesz w Google Srebrna spółka z o.o., ta od tych wieżowców? To masz dokładnie to samo. Masz Wikipedię oczywiście stworzoną do tej spółki, ale poza tym masz same strony takie... No nie, jest, przepraszam, jest strona Srebrna, wynajem nieruchomości. Ma nawet element w technologii Adobe Flash Player. Ale widać, że to jest, no, normalna osoba by patrzyła, to jest jakiś wałek. Nawet masz na dole w stopce datę 2002 powstania tej strony. No to... To jest coś dziwnego. No mi od razu to brzydko pachnie, ten, bo... Ktoś, w wyszukiwarce dałem tylko numery TKRS. No dla mnie to było coś dziwnego. Ale na przykład jakie jeszcze poglądy w ogóle ma pan Paweł? Unowocześnienie, a właściwie stworzenie na nowo polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Czy to jest rzeczywiście nasze główne zmartwienie, żeby budować obronę przeciwlotniczą? Teraz są bomby, są takie fajne, są paliwowe, wodorowe, jakieś tam inne polegające na rozszczepieniu atomu. Więc jak to, czy będziemy się bronić przed samolotami, strzelając do nich z rakiet i dział? Czy to jest rzeczywiście nasze główne zmartwienie, jeżeli chodzi o obronność Polski? Wiesz co, wydaje mi się, że to też jest według mnie problem tych kandydatów, że skąd ci biedni ludzie mają to wiedzieć? Czy to nie jest zajęcie do tego, żeby jak już jesteś prezydentem, to żeby pozarządzać właściwymi ludźmi, którzy podejmą właściwe decyzje, czyli wtedy się siada do stołu z mądrymi ludźmi, ocenia się szanse, jakie mamy szanse na to, że możemy się wdać w taki konflikt. A ostatnio się na przykład dowiedziałem, że w Polsce są dosyć, tak jakby dobre są te ruchome wyrzutnie lotnicze, że można je przesunąć z różnych miejsc. I poznałem kogoś, kto pracuje przy nich tam, przy utrzymaniu. I według mnie to jest kwestia taka po prostu sprawdzenia, policzenia. A wiesz, jeżeli startujesz z takim postulatem... No to nie jest jego pierwszy postulat oczywiście, bo on ma inne mądrzejsze. Też po prostu się dogrzebałem takiego i znalazłem. Ale jeśli chodzi o obronność, to nie uważam, żeby potrzeba obrony przeciwlotniczej to był nasz główny koncern. No nie, no to oczywiste. Ale jest na przykład fanem referendów, to znaczy, żeby robić referenda w różnych sprawach, na przykład w sprawie aborcji. Ale to, co mówisz, jak biedni ludzie mają to zrozumieć, to skąd ci ludzie mają w ogóle czerpać informacje, decydować na temat czy aborcja, czy nie aborcja, czy jakieś inne rzeczy. Bo jeszcze aborcja to jest światopoglądowa, ale referenda na różne tematy, zmarnowanie kasy. Każde takie referendum to jest ileś tam 100 milionów złotych. To prawda. Dotyczy jakiejś małej ilości ludzi, a mają wszyscy decydować łącznie z więźniami, ludźmi ze wsi. Z miasta, z lasu. No nie, referendum, ja jestem zdecydowanie na nie. Natomiast ciekawe, co powiedział, marihuana jest zdrowsza od tytoniu, alkoholu, a nawet cukru i kawy. Zatem to w ramach promocji zdrowego trybu życia. Zapytany o to, że jest za legalizacją marihuany, to co w takim razie ze zdrowym trybem życia? To była jego odpowiedź, więc to takie dość... Słusznie, że chyba słuchał naszej ostatniej dyskusji. Trzeba iść drogą Stanów Zjednoczonych, zalegalizować i ciągnąć z tego kapustę. Ja sam nie palę. Chciałem tylko dodać na marginesie. No, ja też nie jestem fanem. Ja w ogóle nie jestem fanem papierosów, które właśnie palisz. Jeszcze zamknąłem okno, żebyś wydychał to. No, świetnie. Nie, papierosy są bez sensu. To co? Kto jeszcze? No, to teraz został nam ostatni kandydat. O tym to już ja nic nie wiem. A to jest ten, co ładnie mówił chyba, nie? Dobrze, tak, całkiem nieźle mówił na debacie. No tak. Całkiem nieźle. Natomiast powiem szczerze, że tak oglądając tak zwane mainstreamowe media, nie słyszałem o nim praktycznie nic. Nie był ani... Czy on w ogóle wystąpił w tych statystykach facebookowych, social media, fanpage, zaangażowanie fanów? Nie. Albo przeoczyłem go. Jak on się nazywa? Chciałem zadać dokładnie to samo pytanie. Poczekaj.
Stanisław Piotrowicz. Dobra, a może jak nie mamy problem nie, z tym, to zastąpimy go Korwinem. Zastąpmy go Korwinem. No widzisz, już źle, no. Bo to nie jest ten właśnie, nie jest Piotrowicz. Nawet nie, widzisz, nawet nie znam jego nazwiska, jesteśmy do bani. No. I pan kandydat też jest do bani. Janusz Korwin-Mikke urodził się 27 października 1942 roku w Warszawie. Prawdziwy warszawiak. Tak, i ma bardzo długą... Ten trzeba w ogóle przyznać, że Janusz Korwin-Mikke ma, tak jak w tych statystykach zaangażowania social media i fanów i tak dalej, to on cały czas jest gdzieś w czubie. Tak jakby jego poglądy, takie racjonalne, powiedzmy kapitalistyczne, trochę wymieszane z takimi radykalnymi poglądami, trafiają do wielu młodych ludzi. I ci ludzie po prostu idą twardo w Korwina. No, to zadziwiło mnie to, że on był rzeczywiście w topie, nawet w dobie tych wyborów prezydenckich, on nadal jest na szczycie. Do tego, oczywiście, do tego jeszcze jak dołączyć do tego, że nie zmienia zdania. Czy na Korwina możesz liczyć? Ale mówi się tak, że tylko krowa na pastwisku nie zmienia zdania. I Korwin-Mikke. No tak, to tak. Nigdy nie przestanie zadziwiać soundboard Korwin-Mikkego, że wciskasz, masz sobie układać jego wypowiedzi w płynnie, łącząc pierwszą, drugą, trzecią i czwartą część zdania, tylko się zmienia obiekt ataku, no to prawda. Argument i puenta. I wszystkie pasują. No te wybory na pewno nie będą takie same, ale ale Korwin nadal nie, Korwin w ogóle istnieje. Potrafi grać w szachy, mówi w kilku językach, może nie mówi dobrze w języku angielskim, ale jest kiedyś był taki wywiad w brytyjskiej telewizji, połączyli się z Korwinem, widziałeś to? Taki Piers Morgan, taki powiedzmy Szymon Hołownia BBC, coś tam. Męczył naszego Janusza o to, że on się wypowiedział, że kobiety są głupsze od mężczyzn. Na co Korwin mówi, że on nie powiedział, że chyba tak, teraz ciężko mi przytoczyć, ale że on powiedział, że życie tak sprowadziło kobiety do tego, że są traktowane jako głupsze. On lubi takie stwierdzenie. Lubi takie stwierdzenie, dokładnie. I w pewnym momencie Korwin oczywiście mówił takim bardzo łamanym angielskim, ale ten Piers zaczął się śmiać z niego. A Korwin do niego mówi, w ilu ty mówisz językach? Bo ja mówię w japońskim, angielskim i polskim. A ten tylko odbąknął, fajnie mówisz tym angielskim. No ale taka jest prawda, no Angol zna tylko jeden ten język angielski. Po prostu miał farta, bo ten język jest popularny. No właśnie. Ale taki to jest nasz ten Korwin. W 2019 jako pierwszy polski polityk wziął udział w roaście. A też o tym słyszałem. Przypis 113. Szykuje się roast Janusza Korwin-Mikkego. Pierwsze takie wydarzenie z posłem na Sejm w historii. Ale czy doszło do skutku, czy tylko się szykowało? Może cały odcinek o Korwinie zrobić. Ale nie ma sensu trochę. Bo też mi się wydaje, że on też marnuje trochę czas ludzi, że... Fajnie jest się tak mieć to zdanie, wiesz, brnąć w to, ale my chcemy coś budować, a nie chcemy cały czas tylko słuchać tego takiego pierdolenia. Jakby będąc całkowitą odwrotnością budowania. No. Budowania, ale może murów na granicy USA-Meksyk. Dokładnie, jeżeli taki koleś chce coś zrobić poprzez burzenie wszystkiego, no to nic z tego nie wyjdzie dobrego. Nic nie wyjdzie. Czyli koniec końców dobrze, że Korwin już nie ma w tych wyborach. Zresztą jeśli chodzi o jego powodzenie w ogóle w różnych wyborach, to skuteczność jego jest mniej więcej tak jakbyś ile razy? No około 30 razy rzucał do kosza i trafił tylko 3. Spod samego kosza. Janusz? Także tylko mu się udało z ramienia Unii Polityki Realnej w Sejmie pierwszej kadencji. 17 tysięcy głosów, 4% dostał, później długo, długo nic. Parlament Europejski, ale chyba tam nie popisał się za bardzo. I teraz na poseł na Sejm 9 kadencji z 60 tysiącami głosów z okręgu numer 19.
No dobrze. No to Janusz się świetnie nadał, żeby zastąpić Piotra Wskiego. Tak. Piotrowicza. Szkoda, że nie mogliśmy powiedzieć nawet, jak się nazywa ten kandydat, ale... Ale to nie nasza wina, że jest niewygraźny. Nie, nie wyróżnia się. Tak. No dobra, no to co, przechodzimy do podsumowania? Bo ty miałeś przemyślenie pewne, które zostawiłeś na koniec, pamiętam. Słuchaj, tyle było tych myśli, że już nawet nie pamiętam dotyczące czego to miało być. Ja też nie. Natomiast możemy wolne wnioski zrobić. Tych final totów no, trochę jest na temat tych wyborów. Na pewno sam termin i sama droga, która do tego prowadzi i to, że wspomaga w tym całym przewrocie wyborczym jeszcze do tego ta władza sądownicza, która została no, dość tam mocno zmodyfikowana, tak jak prezes chce. No to jest przygnębiające i powiem szczerze, że moje finalne przemyślenia są takie, że jest mi przykro na to wszystko patrzeć, do tego stopnia, że jak włączam TVN24, czy włączam TVP, czy coś czytam na ten temat, to robi mi się no nie przykro, może nie robi mi się przykro, ale jestem zły, jestem wkurwiony, bo właśnie czuję takie uczucie bezsilności, takie, że nikt nam nie pomoże, ani Unia Europejska, ani jakieś Human Rights Watch, ani nikt nam nie pomoże i obecna władza może wyrabiać sobie, co im się żywnie podoba. I przykro mi jest też patrzeć, bo właśnie widzę, że młodzi ludzie, których nie uznałbym dotychczas za osoby zaangażowane politycznie, czy nawet jakoś zaangażowane w jakieś takie większe życie społeczne, ale młodzi ludzie no bardzo też ciężko to znoszą, tą obecną sytuację. Do tego stopnia, że mój przyjaciel ostatnio oglądając Fakty TVN dostał herc klekotów. Musiał się położyć, nogi do góry położyć, bo dostał bólu w klatce piersiowej oglądając to. A nie wziąłbyś go za osobę, która jakoś żyje tym politycznym spektaklem. A jednak oglądając to z takiego chyba, tak mi się wydaje, uczucia właśnie bezsilności i wkurwienia, no biedak dostał herc klekotów. No tak. No, u mnie wniosek jest taki, że może przyjść taki, że tak jakby mamy teraz doświadczenie, jak to jest oberwać czymś znikąd, czyli takim wirusem. Ten wirus jest leciutki. Tak jakby nikt z naszych bliskich raczej nie zginął. Ale wyobraźmy sobie, że przyszło coś, co by nas po prostu tak... No, że z kilku naszych znajomych, członków rodziny by umarło na to. To żeby wtedy jak najlepiej wyjść z takiej sytuacji, nie możemy się zachowywać tak, jak teraz się zachowywamy. Tylko musimy zacząć współpracować. Czyli jeżeli jest na przykład... osoba przy nas, która ma na przykład, jak często jest, że rodzic załóżmy jest zapisem, a typowa akcja zabierz dowód mamie. Trzeba zacząć rozmawiać z przeciwnikami powiedzmy politycznymi i trzeba zacząć znaleźć, tak jakby wyjść z tej walki politycznej, żeby zacząć współpracować i tak jakby szanować zdanie przeciwnika politycznego. I to spowoduje, że nie będzie takiej nagonki i takiego szukania wroga, który się teraz dzieje, bo jak zobaczysz sobie TVN, to w TVN-ie widzisz, co się strasznego dzieje w PiS-ie i w TVP i po drugiej stronie. A jak sobie odpalisz TVP, to widzisz, co strasznego się dzieje tam. To jakby tu i tu jest źle. I to jest takie szukanie takiego widmu. Mi się wydaje, że aż tak nie jest źle, ale też nie jest dobrze. I jedyną drogą wyjścia z tego, bo to teraz zmierza w ku bardzo złej, tak jakby im więcej będziemy się nakręcali, tym gorzej będą wychodziły te wybory, będą coraz większe kłótnie, coraz większy bałagan, coraz więcej decyzji, które są po prostu bezsensowne, coraz więcej pieniędzy będziemy wyrzucali w błoto i po prostu w pewnym momencie dostaniemy tak po dupie, że nie, że może będziemy wychodzili z tym na kolanach z takiego kryzysu. Więc czas chyba się odsucić i zacząć współpracować.
Wiesz, samochód jedzie, w sensie samochód ma włączony silnik, silnik się kręci na jałowym biegu. Jest przyczepiony jednym sznurkiem do jednej strony ten pojazd i drugim sznurkiem do drugiej strony. Jak się próbuje wyrwać i się szarpie i kręci, stoi w miejscu, to kasa płynie, a nic z tego nie wynika. No. To też co ostatnio, jak wygląda to na przykład w Stanach Zjednoczonych, co przedstawił Piotr Kraśko. Powiedział, że tam na przykład kandydaci na prezydentów dostają taki sam briefing, jak na przykład dostaje na biurko Trump. Znaczy, że są jakieś agencje czy jakieś służby, które dbają właśnie o to, że to są kandydaci, że oni powinni na różne tematy mieć takie same informacje, żeby na temat, na podstawie danych móc kształtować swoje programy czy wiedzieć, o czym się mówi. A wyobrażasz sobie, że teraz od rządu kandydaci na prezydentów dostaliby jakieś briefingi, gdzie informują o czym prezes z Gowinem gadali na Nowogrodzkiej. Jakoś mi to po prostu nie wygląda. Te podziały w Polsce są na tyle silne, że my właśnie marnujemy czas i energię, para idzie w gwizdek i na pewno nie ratujemy tym ludzi. Na szczęście, tak jak mówiłeś, ta epidemia nie jest straszna. Natomiast gdyby to było spowodowane koronawirusem, kocie zapalenie otrzewnej, jest taka choroba spowodowana koronawirusem, gdyby na to zaczęli chorować ludzie i by tak umierali jak te koty, to myślę, że daleko byśmy, robiąc tak jak czynimy teraz, daleko byśmy nie zaszli, jeśli chodzi o walkę z epidemią. Całe szczęście, że to nie zbiera takiego śmiertelnego żniwa. No to teraz przytulmy swoich bliskich, którzy głosują na przeciwną partię polityczną. Pogódźmy się z nimi, zacznijmy rozmawiać i wypracujmy lepszą przyszłość, opartą na wiedzy, danych i ziemniakach pieczonych z mizerią. Idziemy jeść. Właśnie, jestem głodny. Dzięki. Dziękujemy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do usłyszenia. 2020!